Cześć, tu Bogusz Pękalski. Witam Cię w 42. odcinku podcastu Startup My Way. Dziś moim gościem jest Przemek Chojecki. Przemek jest przedsiębiorcą, entuzjastą i badaczem sztucznej inteligencji, doktorem matematyki oraz osobą, która była na liście Forbesa 30 przed 30. Przemek buduje różne produkty obecnie związane ze sztuczną inteligencją. To już jego któryś z kolei startup. W dzisiejszej rozmowie poruszamy naprawdę szerokie spektrum tematów. Zaczynamy od sztucznej inteligencji jako takiej. Czym tak w ogóle jest, w jakim miejscu jesteśmy dzisiaj, jaka jest przyszłość tej sztucznej inteligencji. Mówimy też trochę o data science i jak to się ma do sztucznej inteligencji, czym jest data science. Poruszamy temat AGI, czyli ogólnej sztucznej inteligencji, która potencjalnie zmieni nasz świat nie do poznania. Niektórzy się jej obawiają. Zobaczcie, jakie zdanie ma o tym Przemek. Mówimy o jego drodze zarówno tej akademickiej od studiów na Uniwersytecie Warszawskim, doktoratu z matematyki, poprzez przejście do biznesu i jego pierwsze produkty, pierwsze projekty, Bring AI, BOR, który był związany z komputerami kwantowymi. Naprawdę fascynujące rzeczy Przemek robił. Bardzo, bardzo zachęcam Was do posłuchania tego. No i oczywiście przechodzimy do jego najnowszego dzieła, czyli Contentize, gdzie jest founderem CEO i rozwija projekt również oparty o AI do budowania automatycznego kontentu, automatycznych treści, co może się wydawać dosyć trudne i niezwykłe, niespotykane, ale okazuje się, że działa i to działa bardzo dobrze. Więc możecie posłuchać o tych dużych wizjach przyszłości plus o biznesowych zastosowaniach tych rzeczy dzisiaj, tej sztucznej inteligencji. Naprawdę zachęcam Was do tej rozmowy. Poruszamy też kilka filozoficznych kwestii związanych na przykład z sensem życia, więc tutaj ta nauka, filozofia, postrzeganie świata i sztuczna inteligencja wszystko łączy się w jednej długiej, fascynującej rozmowie. Także już za chwilkę przed Wami nasz gość, a jeszcze przed startem powiem Wam tylko, że zapraszam do Akademii Globalnego Startupu, czyli do naszego programu, który rusza już pod koniec września 2020. Pierwsza edycja tak zwana VIP. Także zapraszam do edycji VIP. Budowa globalnego startupu od zera do milionowych przychodów i wielkich zespołów pod okiem Błażeja Abela, czyli CEO Landingów, globalnego startupu, który jest dzisiaj na 80 rynkach, zatrudnia ponad 60 osób, przychody liczy w milionach, więc Błażej po prostu będzie Wam opowiadał i prowadzi Was przez proces budowy, czy skalowania, czy globalizacji Waszego startupu, więc każdy founder, który buduje jakikolwiek produkt, musi po prostu być w tym programie, bo nawet jedna lekcja wystarczy, że przeniesiesz swój biznes na inny poziom. Także Akademia Globalnego Startupu.pl lub Akademia GS.pl. Zapraszam Cię serdecznie. A teraz już nie przedłużając, przed Tobą Przemek Chojecki. Cześć Przemek, witam w podcaście. Cześć. Dzięki za zaproszenie i czekam na ciekawą rozmowę. Myślę, że rozmowa będzie bardzo ciekawa. Od razu tylko tak wspomnę, że w sumie nie znałem Twojej postaci jakoś szczególnie wcześniej, ale jak robiłem taki research na Twój temat, to okazało się, że jesteś bardzo, bardzo ciekawym człowiekiem i jestem bardzo ciekawy, jak ta rozmowa nam pójdzie. Myślę, że zawędrujemy w różne ciekawe rejony, jak widziałeś po tym, co przygotowałem. Ale tak. na start zacznijmy od tego, kim jesteś i czym się zajmujesz, tak jakbyś mógł naszym słuchaczom przybliżyć Twoją osobę. Pewnie. Z wykształcenia jestem matematykiem. Mam doktorat z czystej matematyki zrobiony w Paryżu. Potem byłem wykładowcą na Oxfordzie, a od kilku lat jestem przedsiębiorcą i działam ogólnie w obszarach sztucznej inteligencji, starając się budować aplikacje używające tej sztucznej inteligencji do różnych celów. W tym momencie jestem po dwóch nieudanych startupach od roku właściwie buduję trzeci startup, który wygląda na to, że idzie najlepiej i który jest w miarę klasycznym SaaS-em. Stąd chętnie o tych SaaS-ach także porozmawiam z Tobą. To tak bardzo pokrótce. Więc mogę też rozwinąć, że
to przejście z nauki do biznesu było dość bolesne i długie, więc to był taki proces też cały czas się budujący. No, ale ostatecznie się opłaciło i w tym momencie rzeczywiście jestem w takim fajnym miejscu, że jednocześnie działam jako przedsiębiorca, ale też jest dużo badań, więc dalej mam tą nogę gdzieś w nauce, w akademii, bo mam sporo kontaktów naukowych, które się bardzo przydają w tym, co robię na co dzień. Okej, okay, to mamy jakiś obraz już ciebie. Ja tak zawędrowałem do tego, że jesteś również autorem książek Tak. i częściowo te książki są też nie tylko jakby techniczne czy naukowe, ale też związane z ogólno pojętą taką filozofią czy życiem, że tak mogę tak powiedzieć. Powiedz mi, czy masz jakąś taką definicję sensu życia? Po co my tu w ogóle jesteśmy? Zacznijmy od takiego prostego pytania na początek. Wiesz co, ja mam bardziej taką, to jest gdzieś katolicko-starorzymska definicja tego, jaki jest sens życia. No i to w większości się sprowadza do tego, że po to, żeby dawać innym miłość, ale także po to, żeby siebie doskonalić. Więc jednocześnie starasz się być coraz lepszym człowiekiem, ale i przekazujesz to innym. Więc to gdzieś mnie motywuje do tego, żeby rzeczywiście uczyć się nowych rzeczy, starać się budować na nowo rzeczy, mimo że jakieś upadają, coś nie wychodzi, co jest naturalne i w życiu przedsiębiorcy, i było wcześniej naturalne w życiu naukowca, bo jak starasz się odkrywać nowe rzeczy, no to jest naturalne, że ci się nie uda ileś razy i dopiero za którymś razem ci wyjdzie. Więc u mnie to jest taka bardzo żyjąca filozofia. Rzeczywiście te książki napisałem, to jeszcze będąc na Oksfordzie i trochę po, głównie po to, żeby samemu sobie przepracować niektóre z tych rzeczy i ułożyć całą filozofię. I było to bardzo pożyteczne ćwiczenie ostatecznie. Okej, okay, czyli z jednej strony jakiś progres, tak, poczucie tego progresu, a z drugiej strony dawanie Dawanie innym. innym. To bardzo. Dzielenie się progresem, Tak, tak. to bardzo też jest zbliżone do mojej jakiejś takiej filozofii. Co z jednej strony jestem budowniczym, a z drugiej strony staram się jak najwięcej oddawać tego, co ja się nauczę. Masz jakieś takie rzeczy, do których dążysz długoterminowo, jakieś takie, wiesz, cele na dłuższy okres, taka powiedzmy wizja ciebie. Tak. Taką najdłuższą wizją jest pewnie, chciałbym się przyczynić do stworzenia ogólnej sztucznej inteligencji, czyli maszyny, która byłaby inteligencją na poziomie porównywalnym do człowieka. No i to jest rzeczywiście taka wizja, która jest szalenie ciekawa, bo ona ma super dużo reperkusji związanych z tym, kim my jesteśmy jako ludzie, co jest ludzkie, co nie jest ludzkie, jak się zmieni rasa ludzka, jak się zmieni cywilizacja. Więc to pewnie możesz przyrównać do tego maskowego lotu na Marsa, który Elon Musk postuluje. No bo też to by była dość duża zmiana cywilizacyjna. Więc ja nawet nie mówię, że ja chciałbym sam to jakby stworzyć taką sztuczną inteligencję, ja chciałbym przyczynić się jakąś cegiełką do tego, żeby coś takiego powstało. Czy swoim startupem, czy pracą badawczą, czy byciem jednym z zespołów, który będzie pracował nad tym i to stworzy. Więc to jest taka najbardziej długofalowa wizja. Krócej falowe jest pewnie więcej rzeczy związanych z samą, jak do tego dojść i z samym budowaniem tej sztucznej inteligencji. Okej, okay, to od razu ci zadam pytanie, które chciałem zadać troszkę później. Czy jakby się nie obawiasz tego, że to będzie jakby koniec, to dojście do tego Artificial General Intelligence, że to będzie kres po prostu ludzkości, jaką znamy, albo w ogóle ludzkości? Wiesz co, pewnie tak, a czy będzie kresem na pewno to, jaką ludzkość znamy, czy to będzie kres zupełny ludzkości, tego nie wiadomo. Ja jednak jestem dość optymistycznie nastawiony do tego, że żeby dokonać dalej progresu i rzeczywiście wyjść na przykład poza Ziemię i rzeczywiście polecieć na tego Marsa, czy jeszcze dalej, potrzebujemy jakiegoś wspomagania naszej inteligencji. I ja na sztuczną inteligencję bardziej patrzę jak na coś, z czym możemy wejść w symbiozę. Po to,
szybciej samemu dokonywać tych obliczeń. W sensie, że nasze mózgi to jest coś za mało i super by było, gdyby na przykład taki smartfon, laptop był już w nas gdzieś. Więc patrzę na sztuczną inteligencję jako coś, co może się wydarzyć i co pomoże człowiekowi wejść na wyższy poziom. Czyli jednym słowem musimy się jakoś zmerdżować z maszynami, tak? Neuralink. Tak. Neuralink dlatego jest tutaj super przykładem, to jest zresztą dlatego Musk nad tym zaczął pracować, z uwagi na ten egzystencjalny strach przed tym, że rzeczywiście jak nie będziemy w stanie się połączyć ze sztuczną inteligencją, a ona gdzieś się wymknie spod kontroli, no to rzeczywiście to może doprowadzić do zagłady ludzkości. Więc tak, optymistyczny początek rozmowy. Zaczyna się dobrze, już wiesz, pierwsze 5 minut. Tak. Myślę, że mogło albo zaciekawić, albo zupełnie zniechęcić naszego słuchacza. Ale myślę, że jednak to będzie jakoś na pewno dla polaryzujące. Dla was. Tak. Okej, okay. W takim razie, czy uważasz, że jakby w momencie, kiedy no dojdziemy do poziomu tej sztucznej inteligencji tak jakby rozbudowanego, że jest w stanie rozwiązywać bardzo szybko różne problemy, z którymi się zmagamy w tym momencie, nie, na przykład jak pokonywanie różnego rodzaju chorób, tak, gdzie się okaże, że później to może być pokonane w tydzień, dwa tygodnie, tak, to kwestia, powiedzmy, tak, odpowiedniej mocy obliczeniowej i pewnych patternów łączenia tego w jakiś model, tak, i rozwiązywanie tych problemów. Czy uważasz w takim razie, że dążenie do tej sztucznej inteligencji, która będzie za nas rozwiązywała problemy, to jest w tym momencie najważniejsze, co ludzkość powinna, do czego ludzkość powinna dążyć? Wiesz, to pewnie nie wiem, czy najważniejsze w tym momencie, najważniejsze w długim terminie na pewno, bo pewnie najważniejsze w tym momencie obawiam się, że jednak jest zmiana klimatyczna i ewentualnie różne rzeczy związane też z głodem na świecie i z nierówną dystrybucją dóbr, bo pewnie to są problemy, które zabiją nas wcześniej niż sztuczna inteligencja, w szczególności właśnie i zmiana klimatu i niestety poziom, no ta dystrybucja dóbr tak naprawdę mamy dalej, z tym dość duże problemy, ale więc nie jest to najważniejszy problem w tym momencie, ale jest to najważniejszy problem pewnie w okresie najbliższych 100 lat. A co rozumiesz przez nierówną dystrybucję dóbr? W sensie, że jeden kraj jest bogaty, a drugi kraj jest biedny? Tak, ale wiesz co, nawet w obrębie jednego kraju, w sensie nawet jak popatrzysz na Stany Zjednoczone, które wydawałoby się, że są krainą mleka i miodem płynącą, to widzisz, że z jednej strony masz ludzi jak Jeff Bezos z majątkiem przepotężnym i z niesamowitą siłą lobbingową, a z drugiej strony pracownicy Amazona, którym trzeba czasami wydawać kartki żywieniowe, bo z ich pensji jakby nie wystarcza im na to, żeby opłacić rachunki dla nich i dla ich rodziny. Więc to jakby pokazuje, że coś jest nie tak w całym systemie tutaj. I w szczególności w tym momencie, no, koronawirus jest super ciekawym przykładem, bo na przykład z mojej perspektywy, w tym co ja robię, to jest jeden z lepszych czasów, w sensie z uwagi na to, że wszyscy pracują zdalnie, więc jest jeszcze większe zapotrzebowanie na jakieś usługi, które są automatyzacyjne, ale dobrą sprawę ja to robię, to nigdy nie było tak dobrze, jak jest teraz. A z drugiej strony ja sobie w pełni zdaję sprawę z tego, że jeżeli miałeś klasyczny zawód, gdzie chodziłeś gdzieś do jakiejś pracy i w tym momencie są zamknięte biura, polikwidowane prace, obniżone pensje, to sytuacja dla większości świata jest znacznie, znacznie gorsza, a nie lepsza. Więc tak naprawdę pandemia pokazuje, że tutaj jest, jakby z tą dystrybucją dóbr coś jest nie tak. No i pytanie, czy da się to załatwić w jakiś prosty sposób, czy może trzeba wprowadzić na przykład uniwersalny dochód, do którego ja na przykład nie mam pewnie nic przeciwko. Uniwersalny dochód, czyli płacimy każdemu pewnie po 3-4 tysiące złotych miesięcznie, żeby tak naprawdę za nic, ale na jego przeżycie i wtedy to jest jako poduszka finansowa, którą każdy ma, żeby przeżyć miesiące na miesiąc. I może pracować, ale nie musi. Kolejne takie mocno polaryzacyjne tak. podejście. No właśnie, ale skąd te pieniądze wziąć, tak? No bo w tym naszym kapitalistycznym świecie, no skąd się te pieniądze muszą
powstać, to prawda. skąd się muszą wziąć? Tak. To, nie, oczywiście, to jest słuszne pytanie. Ja tutaj nie jestem ekonomistą, żeby dokładnie prześledzić cały proces budowania wartości, ale takim klasycznym postulatem tutaj jest opodatkować pracę maszyn. No bo to nie jest tak, że znika ta praca, tylko ta praca jest często zastępowana i wartość sama jest zastępowana przez maszyny. Więc jeżeli masz marżę rzędu na przykład 90%, bo twoją pracę właśnie wykonują maszyny, no to pewnie jest jakieś pole do tego, żeby opodatkować tutaj te obszary. Czyli Przy co? czym dalej? Sasy nasze będą teraz opodatkowane. No właśnie, jakby z jednej strony, wiesz, bo to jest z jednej strony to, a tu jest jakiś problem, zauważam, a z drugiej strony ja sam jestem przeciwnikiem tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o opodatkowanie i jak na przykład jak wygląda system prawny w Polsce i w ogóle jest. I sam patrząc na to w tym momencie, jakby nie chciałbym budować globalnego biznesu z Polski. Jakby to nie jest, uważam, że to jest dość trudne, jeżeli nie niemożliwe. Że jakby te struktury prawne w Wielkiej Brytanii czy Estonia, Stany są znacznie lepsze i znacznie bardziej przygotowane na to, żeby to robić. Okej. Okay. Znaczy, więc, myślę, że można budować globalny biznes z Polski. Oczywiście są przykłady na to, tylko że pewnie to, że to jest trudniejsze i pewnie bardziej niepewne niż robienie tego gdzieś za granicę. Tak. Aczkolwiek wydaje mi się, że ta sytuacja jakby podatkowa nie jest aż taka zła. No, te podatki jednak na zachodzie są większe niż w Polsce de facto. Tak porównując. Chociaż też nie mam pełnej informacji. Gdzie... Tak. Dobrze, pewnie nie jesteśmy ekonomistami, to nie będziemy... Tak. Nie będziemy drążyć tego tematu. Ktoś się teraz za głowę pewnie łapie. Ktoś bardziej zorientowany. Tak, zmieniając temat. Powiedz, jak dzisiaj wygląda twój dzień? Czy masz jakieś stałe swoje, nie wiem, nawyki, rytuały? Czy każdy dzień jest zupełnie inny? Czy masz jakieś sekcje, nad którymi, nie wiem, pracuję, czy nad biznesem, czy nad... Czy uczysz się? Jak wygląda taki twój dzień? Wiesz co, w tym momencie zaczęło być dość rutynowo od jakiegoś czasu, szczególnie, że pandemia właściwie powoduje, że spotkania na mieście się praktycznie skończyły, więc to jest tak, że od rana w tym przypadku, to jest mniej więcej od 9 do 18, 19 jestem pomiędzy mailami, callami, a myśleniem o rozwoju platformy i różnymi algorytmami. Sam już programuję coraz mniej, bo też mam coraz większy zespół programistów, chociaż dalej staram się przynajmniej każdego dnia coś z małego napisać z kodem, żeby tego nie zapomnieć i też żeby dalej się szkolić. Ale większość dnia spędzam jednak pewnie w tym momencie w szczególności na mailach i callach i organizacji pracy i jakby budowaniu struktury. Dla mnie to, co głównie ja robię, to jest budowanie struktury i pod kątem firmy, czyli pod kątem biznesowym i pod kątem programistycznym, czyli struktury algorytmicznej, struktury infrastruktury. Więc tu jest sporo takiej pracy. Okej, czyli jesteś takim połączeniem CEO z CTO, jednym w słowem. Tym zdecydowanie, tak. Okej, do tego jeszcze dojdziemy, do tego całego twojego obecnego biznesu. Ale jeszcze zahaczmy trochę o tą sztuczną inteligencję, o to nasz AI. Jak na dzień dzisiejszy widzisz stan tej sztucznej inteligencji na świecie? W którym miejscu jesteśmy? Bo mówiliśmy o tym, że gdzieś tam dążymy do tej jakby ogólnej sztucznej inteligencji, która będzie po prostu działała troszeczkę tak bardziej autonomicznie. Teraz jesteśmy na poziomie tych wąskich specjalizacji w konkretnych zadaniach. Jak to z twojej perspektywy na dzień dzisiejszy wygląda? Wiesz co, wygląda to ciekawie, bo z jednej strony te wąskie specjalizacje się rozwijają dość dynamicznie, ale dalej nie widać, jak je połączyć za bardzo. Są pomysły, ale to jest dość daleko, więc ta ogólna sztuczna inteligencja jeszcze przynajmniej kilkanaście lat poczeka, jeżeli w ogóle to się uda. Natomiast jeżeli chodzi o te wąskie specjalizacje, to dużo się rzeczywiście dzieje. W szczególności jeżeli chodzi o ostatnio tekst i generowanie tekstu. OpenAI wypuściło, to było już 2 miesiące temu, GPT-3, to jest taki największy model ostatnio i rzeczywiście tutaj dość dużo szumu to wzbudziło, bo ten model jest na tyle duży, że nauczył się nie tylko
angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego i innych języków, ale nauczył się też języków programowania z uwagi na to, ile widział danych. No i niesamowicie działa jako interpreter pomiędzy tym, co ty napiszesz do niego w prostym angielskim, a jakimś językiem programowania. Więc, żeby dać przykład, jesteś w stanie mu napisać w takich prostych słowach: zrób mi stronę, na której będzie użytkownik mógł się zarejestrować, gdzie będzie formularz taki i taki z zielonym przyciskiem na rejestrację, i on ci wypuszcza od razu kod w HTML-u do rejestracji, a potem jeszcze możesz mu napisać o tym, jak design ma tego wyglądać, jak i zmieniać i w ogóle połączyć to z kilkoma jeszcze innymi programami, żeby na przykład, żeby robić coś bardziej skomplikowanego z bazami, z bazami danych czy z tabelkami w Excelu. Więc to jest niesamowite pod tym kątem, ile to daje możliwości w takiej i możliwości dla osób w szczególności, które są mniej techniczne, bo nagle okazuje się, że nie potrzebujesz, nie musisz uczyć się programowania, żeby w ogóle zacząć i zbudować prototyp rozwiązania. Więc myślę, że to będzie dość ciekawe. To jest niesamowite. Widziałem wczoraj właśnie kilka takich dem tego GPT-3, GPT-3. Gdzie ktoś napisał po prostu: zbuduj mi aplikację do dodawania to do, tak? Coś tam. Dopisał kilka zdań opisu i po prostu dostał wygenerowaną aplikację w Reakcie, która po prostu działa jak lista to do. Naprawdę jestem pod dosyć mocnym wrażeniem. Widziałem takie porównanie, że chyba do wytrenowania tego modelu było wydane około 4 czy 5 milionów dolarów, tak, żeby ten model wytrenować. Tak. To są takie szacunki, bo dokładnie nie wiadomo, ale to jest rzeczywiście kilka milionów dolarów pewnie, żeby I było zrobić. Takie było porównanie, gdzie mieliśmy właśnie ten model i model ludzkiego mózgu, w którym jest około 100 trylionów, czy trylionów w tym anglosaskim, czyli po polsku to pewnie będą jakieś biliardy neuronów, tak? I porównanie, jaki by był koszt stworzenia takiego modelu przy takiej mocy obliczeniowej jak nasz mózg. I to wychodziło właśnie też jakieś kilka miliardów dolarów, ale biorąc pod uwagę szybkość, z jakim tak ten koszt się obniża, no to powiedzmy w 2030 czy w 2034 chyba było szacowane, że ten koszt będzie taki jak koszt wytrenowania tego modelu obecnego, tak? GPT-3. Tak. Tak? Że koszt wytrenowania modelu, który będzie na poziomie ludzkiego mózgu, będzie porównywalnie cenowo, tylko że to będzie za te, powiedzmy tam, 12-14 lat, patrząc na to, jak to się zwiększa. Przy czym to jest ciekawe, właśnie super, że to mówisz, ale jakby dla mnie jest super ciekawe, jakby tego nikt nie wie jeszcze, czy to, że masz model tak duży jak mózg, czy to znaczy, że to będzie tak inteligentne jak człowiek, czy nie. I tego nie wiemy, dlatego że a priori machine learning, czy jakby te algorytmy, które tam się uczą w tle, są w pełni statystyczne. I na dobrą sprawę zadanie, które dajesz tym modelom, jest takie, żeby uzupełniał luki i uczył się na przykładach, ale tam nie ma wbudowanej logiki. W sensie nie uczysz tego algorytmu, na przykład to, jak on jakby nie potrafi dodawać, nie potrafi robić prostych rzeczy arytmetycznych. No i pytanie, czy jeżeli będzie właśnie jeszcze 100 tysięcy razy większy, to czy nagle się nauczy, czy nagle jak zobaczy te miliony, miliardy przykładów, to czy nagle to spowoduje, że będzie w stanie też dodawać, robić obliczenia. I tego nie wiadomo. I nie wiadomo, czy to jest dobra metoda. Większość krytyków jednak mówi, że nie, że jakby to nie wystarczy i że nie wystarczy tylko rzucić więcej sprzętu na te algorytmy, które mamy, tylko trzeba coś dorzucić więcej, żeby to zrobić. Ale zdecydowanie jest to pewnie najbliżej jakiegoś kierunku w stronę ogólnej sztucznej inteligencji. A masz jakieś wyobrażenie, czy uważasz, że w ogóle istnieje coś takiego jak świadomość? Ta powiedzmy iskra, to ten dodatek ponad maszyny? Czy to jest po prostu pewien stan tak dużej mocy obliczeniowej, że to nam się wydaje, że jest coś więcej, ale tak naprawdę tego nie ma? Wiesz co, to jest super ciekawe pytanie. Nie wiem, czy świadomość to nie jest ostatecznie
takie powiedzenie sobie, że wiem, że jestem i wiem, kim jestem i tyle. I pytanie, czy jeżeli maszyna będzie w stanie rozumiała, jeżeli będzie rozumiała ograniczenia swojego kodu do jakiegoś stopnia, to czy nie stanie się wtedy świadoma, no i czy to jest możliwe. Więc z mojej perspektywy na przykład wydaje mi się, że wbudowanie świadomości w maszyny jest możliwe, pytanie tylko po co i czy to jest dobry kierunek. Ja bym bardziej to widział na zasadzie, że ktoś tę świadomość musi w maszyny wbudować, niż na zasadzie, że ona samoistnie powstanie w maszynach, chociaż kto wie. Czyli to polegało na tym, że po prostu jeżeli chcesz, to zajrzyj, tu jest twój kod i on ma takie i takie możliwości i sobie go ulepsz, jeżeli chcesz. Tak, tak. Tak? No tak. Przy czym to do jakiegoś stopnia już jest w znaczeniu, że tylko, że to nie jest świadomość, no bo są algorytmy tak zwane AutoML, które pozwalają maszynie samej się optymalizować pod kątem różnych zadań. Więc zmieniać niektóre swoje parametry i dostosowywać w zależności od zadania. Więc to już się dzieje, przy czym to nie jest świadomość, to jest tylko jakieś zadanie optymalizacyjne. Więc moim zdaniem to i tak jest super skomplikowany problem, tylko że on jest natury filozoficznej, a pewnie nie technologicznej, z określeniem, czym jest świadomość i czy rzeczywiście, czy jak zdefiniujemy świadomość, jak zdefiniujemy, to czy maszyny mogą taką świadomość mieć. No właśnie, ale to jest kwestia jakiejś też zależności biologicznych, tak? Że tak. Jesteśmy nie oparci o krzem, tak? Tylko o procesy biochemiczne i no, troszeczkę inny model niż maszyny. Czy po prostu nam się wydaje, że coś więcej w nas jest, a po prostu nasz na tym poziomie skomplikowania mechanizmu ludzkiego to jest coś, co się naturalnie wytwarza. Dokładnie, ale to właśnie dlatego jest dla mnie tak szalenie ciekawe, bo my na te pytania nie jesteśmy w stanie w tym momencie odpowiedzieć i jeżeli będziemy starać się rozwiązać te pytania w krzemie, czyli jeżeli będziemy starać się rzeczywiście zbudować maszyny tak potężne jak ludzie intelektualnie, to może się więcej dowiemy o samym człowieku i to byłoby super. Jest taka szansa. A czy ty masz ogólnie jakby trochę więcej jeszcze informacji o tym GPT-3? W sensie jak to w ogóle doszło do powstania tego i jak ten model był na przykład trenowany? Tak, tak, jasne. W sensie to wiesz, nie jest tak, że to się wzięło z kosmosu, bo wcześniej było, jakby jest naturalna progresja i w ogóle algorytmicznie to nie jest nic nowego, bo ten rodzaj algorytmu to są transformersy tak zwane. One już się pojawiły 3-4 lata temu i były też z dużym, w ogóle, bo przed GPT-3 było GPT-2 w zeszłym roku, a wcześniej było GPT-1. Tylko że GPT-2 już było duże i już zaczęło być ciekawe, ale dopiero GPT-3 pokazało taką prawdziwą moc, gdzie to może zmierzać. GPT-3 jest 100 razy silniejsze od GPT-2, a GPT-2 jest chyba, już zapomniałem, jak dużo jest silniejsze od jeszcze poprzedniego. No niemniej jest tak, że rzeczywiście jest jakby taka naturalna progresja, ale plus jeszcze, to nie jest tylko tak, że OpenAI to robi, ale też Google jest w tym wyścigu, Microsoft, Nvidia, w ogóle wcześniejszy model, więc GPT-3 jest 10 razy większy od wcześniejszego, największego modelu, który należał z kolei do Microsoftu. I rzeczywiście, i też był dość dobry, a te dane, na których oni to trenują, też są publiczne i akurat oni wzięli dane, w sensie oni w znaczeniu OpenAI wzięło dane od Google'a w tym przypadku i z takiego poprzedniego modelu, więc to jest trochę niestety jak z każdym większym odkryciem naukowym, że wydaje się, że to jest jakby nagle się gdzieś wyłoniło, podczas gdy to jest jakaś progresja, gdzie z zewnątrz, w szczególności jak w tym nie siedzisz, no to właśnie jakby wydaje ci się, że tam się dzieją małe kroki, podczas kiedy nagle właśnie to wszystko wybucha i okazuje się, że tam się dużo dzieje. No ale nie, ale to były jakby świadome działania przynajmniej od 1,5-2 lat w tym kierunku, że większe tak, modele, tak. To właśnie jest tak, że coś się dzieje gdzieś za zamkniętymi drzwiami, czy nawet nie za zamkniętymi drzwiami, tylko nikt na to nie zwraca uwagi i nagle buch, coś wybucha, coś zaczyna działać. Tak. I się okazuje, wow, przełom, w ogóle jak to jest możliwe, że do tego doszła, to wiesz... Długa droga, która... Tak, dziesiątki lat. Dziesiątki lat. A to jest jakby ten model, on jest tylko jakby stricte oparty o jakby rozpoznawanie
czy przetwarzanie języka? Tak, tak. I w ogóle nawet lepiej, on jest tylko trenowany na tym, żeby przewidywać kolejne słowo. To znaczy, dajesz mu początek zdania i jego celem jest zgadnięcie, co będzie kolejnym słowem. Ale z uwagi na to, że ten algorytm widział miliardy, miliardów tekstów, no to nagle jest w stanie budować całe spójne narracje, jakby widzi kod i tak dalej. Czyli to jest zupełnie inna klasa modeli niż na przykład to, co teraz było na topie, czyli AlphaGo, tak? Tak, AlphaZero. Zupełnie co innego. Zupełnie inne trenowanie, inne dane. Okej. Czyli tutaj skupiamy się tylko w zasadzie na jednej wąskiej specjalizacji przetwarzania tekstu na dobrą sprawę i przewidywania, co tam może być dalej. I jak z czegoś takiego, czyli przewidywania tekstu, może wyjść model, który robi ci z opisu zrób mi stronę internetową, na której będzie to i to, kod, który jakby faktycznie implementuje taką stronę. Wiesz, to paradoksalnie to nie jest aż takie skomplikowane, bo to jest tylko tłumaczenie z jednego języka na drugi. Okay. W sensie tłumaczysz z języka, w tym przypadku angielski w większości, na język, który jest językiem programowania, czyli albo jakiś HTML, albo coś innego. Czy React, czy Java, potencjalnie czy... Google Translate może w przyszłości... Tak, nie, zdecydowanie będzie nawet. Znaczy, to jest Google, ogólnie to jest Google Translate na sterydach, jeżeli mamy tak zupełnie to zubożyć. Tak. To jest pokazanie, co Google Translate mógłby robić, gdyby miał jeszcze więcej mocy obliczeniowej. Przy czym stawiam, że tak naprawdę w ciągu kilku miesięcy Google pokaże swój model, który będzie równie dobry, bo no jest spora konkurencja, jeżeli chodzi tutaj o budowanie tych modeli, które przetwarzają język naturalny. Za OpenAI stoi Elon Musk, którego wszyscy dobrze znają, i Sam Altman. Sam Altman z Y Combinatora. Tak, ale Elon się odciął od tego już jakiś czas temu. On tam w ogóle nie spędza czasu. Elon Musk był jednym z pierwszych inwestorów w OpenAI. Ogólnie to jest prywatna inicjatywa. Oni działają jako fundacja. Ciekawe jest, że dostali grant od Microsoftu na miliard dolarów w zeszłym roku, więc to zawsze trochę pomaga, jeżeli chodzi o fundusze właśnie na obliczenia. Ale ogólnie cel, tak, jest niezależna fundacja, firma. Oni jakby nie zarabiają, w ogóle nie mają własnego produktu, nie zarabiają, ale nie są też uczelnią. Okej. Ciekawy kalifornijski byt, który właśnie działa w San Francisco. Tak, to jak ktoś kiedyś powie, że po co mi więcej pieniędzy, że już sobie mogę wszystko kupić, to po prostu weź te pieniądze i wydaj na trenowanie modeli. No daj, tak, dokładnie, dokładnie. Tutaj jakby to jest taka studnia bez dna, jesteś w stanie wydać dowolnie dużo. Jak myślisz, to się będzie rozwijało? Jakie masz przemyślenia takie, powiedzmy, otwieram jeszcze takie otwarte pytanie na temat właśnie AI, zastosowań, przyszłości. W którą stronę, które części są najbardziej obiecujące i w którą stronę to się myślisz będzie rozwijało? Medycyna szczególnie daje pewnie duży potencjał, bo jak tak pomyślisz o społeczeństwie i tym, ile jest chorób i też osoby starsze, więc jest duży na pewno potencjał, jeżeli chodzi o odkrywanie nowych leków, i tutaj obniżenie znaczące kosztów, bo trenowanie modelów, okej, to może brzmi dużo, że wydajesz kilka milionów dolarów na trenowanie modelu, na badania, ale jak pomyślisz o tym względnie tego, ile wydają firmy farmaceutyczne na opracowanie nowych leków, gdzie to są miliardy dolarów, no to okazuje się, że to trenowanie modeli jest bardzo tanie i z perspektywy firmy farmaceutycznej. Więc no niesamowicie duży potencjał jest w medycynie. Ale to jest super trudne, no bo z jednej strony masz po pierwsze trudne, skomplikowane problemy algorytmiczne, a z drugiej strony regulacje i określenie tego, czy coś może być dopuszczone, jeżeli jest to wygenerowane przez sztuczną inteligencję, kto tak naprawdę weźmie odpowiedzialność za to. To jest podobny też problem do innej dziedziny, czyli pojazdy autonomiczne. Dla mnie też szalenie fascynujące. Samochody typu Tesla już właściwie są w dużym stopniu autonomiczne, przy czym dalej nie widzisz samochodów, które jeżdżą same po mieście, głównie dlatego, że regulacje są zbyt duże i też dalej jest problem z tym, że kto weźmie odpowiedzialność za to, jeżeli Tesla spowoduje wypadek albo
jeżeli przejedzie człowieka. Jest to dość skomplikowany problem. Tak. Znany problem. Znany. I to jest problem, który nie jest technologiczny. On wykracza, jest bardziej etyczno-filozoficzno-prawny niż technologiczny. No tak, ludzie się wolą zgodzić na to, że będzie 1000 razy więcej wypadków, ale będzie wiadomo, że obwiniamy niedoskonałość człowieka, a nie niedoskonałość maszyny, mimo tego, że ta niedoskonałość będzie 1000, czy 10 tysięcy, czy milion razy mniejsza. Tak. Tak. No plus jeszcze pewnie masz większe poczucie, że jak to jest człowiek, to masz większą kontrolę nad sytuacją, a tu jest jakaś taka zimna, obca maszyna i nie wiadomo w sumie, co się wydarzy. Tak. Aczkolwiek... No tak, no w skrajnych przypadkach faktycznie to pewnie zadziała, ale w większości przypadków jednak ta maszyna będzie działała lepiej. Oczywiście, jeżeli ta maszyna nie będzie zrobiona jak niektóre systemy rządowe, informatyczne. Tak, no to wtedy nie masz tak. Tak, to wtedy jest czego się bać. Tak. Nie, no właśnie, więc jakby po pierwsze transport i medycyna to są na pewno dwa duże działy AI, gdzie to się przyda do optymalizacji z jednej strony i transportu i te zmniejszanie kosztów medycznych też jest dużym tematem. Ale tak naprawdę w tym momencie AI jest wszędzie i to jest jako dodatkowe narzędzie. To jest trochę tak jakbyś... Czyli to pytanie jest super ważne, do czego AI się przyda, ale to jest tak jakbyś w latach 90. pytał, to do czego ten internet tak naprawdę się przyda? To jest mniej więcej podobne pytanie w tym momencie, bo AI jest tak już wszędzie i jest takim narzędziem, które przenika wszystko, że AI nigdy nie rozwiąże wszystkiego, ale... znacznie przyspieszy pracę nad większością rzeczy. I tak potrzebujesz wiedzy dziedzinowej, czy właśnie głównie zastanowienia się, jak tego użyć, jak zdobyć dane, jak zdobyć dobre dane, jakich algorytmów użyć. No właśnie, to też jest pewnie jakaś... Tutaj przechodzimy w sumie do takiego bardziej wąskiego działu, czyli data science, nie? Tak. Czym jest data science ogólnie? Data science tak naprawdę jest nauką o danych, jak sama nazwa mówi, i tylko że to jest dość szerokie pojęcie tak naprawdę. Właśnie ono jest nawet bardziej ogólne niż sztuczna inteligencja, bo nauką o danych tak naprawdę zajmuje się każdy analityk w banku i ci analitycy zajmowali się tymi danymi jeszcze przed całym boomem na sztuczną inteligencję, tak jak ją rozumiemy teraz przez uczenie maszynowe. Ogólnie nauka o danych to jest także statystyka, więc to, że analizujesz dane ubezpieczeniowe czy dane różne bankowe, finansowe, to już jest nauka o danych i nauka o danych w Excelu to też jest nauka o danych, więc ja tutaj nie jestem jakimś takim purystą, że tam tylko Python i tylko jakieś skomplikowane algorytmy, tylko nauka o danych zaczyna się w momencie, kiedy rzeczywiście starasz się statystycznie ustalić coś na bazie danych, które posiadasz. Więc tak naprawdę nauka o danych jest dość szeroka. Uczenie maszynowe jest takim czymś węższym, bo uczenie maszynowe jako takie jest skupieniem się na algorytmach, które po pierwsze są właśnie pisane w Pythonie, po drugie algorytmy, które rzeczywiście, gdzie dostarczasz dane i te algorytmy uczą się na tych danych. No i to jest rzeczywiście super wąskie, tu jest już znacznie mniej ekspertów. A data science jest dość ogólna jednak. Okej, okay, czyli, no ale jednak widzi się ekspert od data science. Tak, to prawda. Cokolwiek to znaczy, czyli to jest bardzo nieprecyzyjne po prostu zdefiniowanie. Wiesz co, wydaje mi się, że to jest po prostu jeden z trendów na jakiś taki buzzword, trochę jak było z big data 10 lat temu. Nie wiem, czy teraz, nie wiem, czy to kojarzysz, było jeszcze 10 lat temu. Tak, Hadoop i takie rzeczy. Tak, i było dużo ekspertów i big data. No i oni się pewnie w większości przekształcili teraz na ekspertów od data science, więc to niestety to jest jakiś buzzword, tak samo jak blockchain. Oczywiście ja powinienem wspomnieć, że wszystko to są super technologie, tylko że jakby jest pewnie jakiś trend też, kogo firmy chcą zatrudniać, korporacje, i pewnie, że musi stanowisko nazywać się tak i tak, żeby wyglądało modnie i fajnie, przy czym realia są w większości takie, że inne rzeczy ta osoba robi niż rzeczywiście by wynikało z opisu tego stanowiska. No tak. No ale ten buzzword jednak przyciąga też i uwagę z jednej strony, i kapitał.
Jeżeli by tak nie było, to nie miałbyś, twoje projekty nie miałyby domeny AI. To prawda, to prawda. Bo jednak to odrobinę działa, AI powered, tak. to i to, nie? Nie, zdecydowanie, zdecydowanie. Przy czym ja jednocześnie staram się być ostrożny przeciwko temu, jakby co jest AI-em, a co jest po prostu takim skryptem ale z drugiej strony... No właśnie, bo to też jest bardzo ciekawe, bo kiedyś, powiedzmy 10 lat temu, czy ogólnie na przykład w branży gier, AI-em było nazywane, sztuczną inteligencją było nazywane po prostu skrypty zachowań komputera, tak? Czy wrogów, czy jakichś tam potworów, tak? W Doomie, no to też było AI. I no, ja doszedłem do takiej definicji, że po prostu w momencie, kiedy coś już zrobimy, to już przestaje być AI, czyli program, który miał wygrać w szachy z mistrzem, no to miała być sztuczna inteligencja, jak wygrał, to już nie jest. Nie? Tak, ale nie, to wiesz, to jest super, co właśnie zauważasz, bo zdecydowanie tak jest, że jest masa takich negacjonistów, którzy właśnie w moment, w którym coś zostanie osiągnięte przez maszyny, no to zaczynają tłumaczyć, że to wcale nie wymagało inteligencji, że to na pewno nie jest ta sztuczna inteligencja, że to są tylko mądrzejsze trochę skrypty jakieś i tak dalej, więc i tam negacja myślę, że pozostanie z nami do końca, aż te maszyny nas totalnie albo przejmą, albo my się z nimi złączymy. No chociaż to się zmieniło według mnie teraz właśnie po tym, co się wydarzyło z właśnie AlphaGo, gdzie no już nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że to są jakieś skrypty, tak. Czy AlphaZero, gdzie po prostu system się nauczył grać lepiej niż ludzie, gdzie nie jest to jakieś deterministyczne zachowanie, tak? Gdzie mówimy, że zrób tak, jeżeli będzie taka sytuacja na planszy, bo to jest niemożliwe. Także myślę, że już doszliśmy do pewnego rodzaju przełomu, chociaż w takim myśleniu, nie? Że to faktycznie tu się bierze coś, czego nie rozumiemy. Tak, mamy black boxa, który wypluwa nam wyniki, których totalnie nie rozumiemy. Trochę to może być przerażające, bo de facto nie jesteśmy w stanie zobaczyć, co tam się dzieje, tak jak przeanalizować program komputerowy jakikolwiek, tak? To wiemy mniej więcej, co się dzieje. A tutaj dochodzimy do tych black boxów. Tak, ale to jest ogólnie cały kierunek związany z explainable AI, gdzie ludzie starają się właśnie otwierać te black boxy, żeby zajrzeć do środka i zobaczyć, jak te algorytmy rzeczywiście, na jakiej bazie podejmują te decyzje. I to jest bardzo ważne i w kontekście właśnie tych samochodów autonomicznych i w kontekście medycyny, żeby zrozumieć i być w stanie to potem poddać odpowiednim regulacjom i wprowadzić na rynek. Więc to się dzieje i ludzie są tego świadomi, a rzeczywiście to jest dość duży, istotny problem, że na przykład z Go my tak naprawdę nie wiemy, dlaczego maszyna, algorytm chce położyć kamień w danym miejscu, czy przesunąć pionek w szachach w jakieś inne miejsce. No tak. Właśnie, bo ty studiowałeś matematykę na Uniwersytecie Warszawskim, to pewnie grałeś w Go. Grałem. Dosyć jeszcze w liceum tak. Zacząłem jeszcze Ja również. A, super. Do jakiego poziomu doszedłeś? Oj, niedużego, tam powiedzmy jednocyfrowe Q, tak? Okay. Powiedzmy tam 9-10 Q. Znaczy ja niewiele dalej, w sensie ja chyba rekordowo to miałem między pewnie 2 Q a 1 dan gdzieś. No ale to rzeczywiście kawałek. Tak, ale to rzeczywiście grałem po wiele, wiele godzin dziennie i online jakoś, ale to było liceum, kiedy miałem masę czasu i mogłem sobie pozwolić na to. Teraz mi pewnie spadło i jest, powinno być okej, ale jest gdzieś dalej. Tak, nie, ale grałem dużo, więc ja też naprawdę z fascynacją śledziłem te rezultaty DeepMindu, jeżeli chodzi o Go i AlphaGo. No bo rzeczywiście to był duży krok pod kątem też tego, że ludzie nie spodziewali się, że Go zostanie pokonane tak szybko jako gra. Tak. Bo które jest bardziej skomplikowane znacznie niż szachy i inne gry, które znamy. Tak, co jednocześnie pokazuje, okazuje się, że ci najlepsi gracze wcale nie są sfrustrowani, tylko oni teraz oglądają tamte gry i są pod mega wrażeniem się uczą, że jesteśmy w stanie się jeszcze nauczyć tyle od tych maszyn, mimo tego, że gra ma ileś tysięcy lat już jakby historii za sobą, nagle się okazuje, że są lepsze ruchy jeszcze.
To jest niesamowite. Tak, to jest niesamowite, ale też właśnie dla mnie to jest optymistyczne właśnie niż pesymistyczne, bo to pokazuje, że człowiek może jednak coś od tej maszyny wynieść i ostatecznie to nie jest tak, że ludzie przestali grać w go, tak jak nie jest tak, że ludzie przestali grać w szachy, ale z tego, co ja kojarzę, to chyba nawet szachy przeżywają jakiś renesans i jest więcej graczy w szachy niż było na przykład 10-20 lat temu. Na skutek demokratyzacji ogólnie tego, że łatwiej zagrać w szachy, że łatwiej znaleźć partnera, że nawet łatwiej dopasować maszynę do twojego poziomu. Jesteś w stanie zagrać z algorytmem, który gra być może trochę lepiej niż ty, a więc challenge'uje ciebie do bycia lepszym. Tak, mam kilku szachowych influencerów w Tak. swoim kręgu, którzy promują i często przestają robić biznes albo robią go dużo mniej, a więcej grają w szachy, Szachy. co jest ciekawe. Swoją drogą, jak będziesz w Warszawie, zapraszam na partyjkę go tutaj do Bardzo mnie. chętnie, bardzo Przyniosę chętnie. goban. Masz goban? Mam, Super. ale niestety jeszcze nie taki ten, nie taki Nie taki z nóżkami profesjonalny. drewniany, tak. To jest w ogóle ciekawa historia, bo właśnie ja się tym zaraziłem w sumie od mojego, chociaż zaraziłem się, może to złe słowo w dzisiejszych czasach. Złapałem, powiedzmy, bakcyla na nagranie gdzieś tam właśnie też w okolicach gimnazjum, liceum, od mojego sąsiada z działki, który był właśnie mistrzem tam kilkudanowym, jeździł poza tym, że był w branży IT, tam bardzo wysoko postawioną osobą. Tu właśnie też w okresie studiów jeździł gdzieś tam do Chin na turnieje i popularyzował to i po prostu kupił mi ten A, zestaw i super. dał, wydrukował mi wielką taką książkę, jak mam grać, się tego uczyłem. Okej, dobra, ale wracając do naszego tematu, powiedz mi, skąd w ogóle pomysł na studiowanie informatyki? I jak się studiuje, przepraszam, matematyki. Matematyki. I jak się studiuje Wiesz matematykę? co, jasne. Dla mnie to było jako intelektualne wyzwanie. Lubię intelektualne problemy ogólnie i lubię, jakby to jest w kategoriach też tego doskonalenia się, więc matematyka i czysta matematyka była taką najłatwiejszą formą dotarcia do problemów, których nie potrafię rozwiązywać, a które gdzieś są w moim zasięgu, więc to się zaczęło jeszcze w liceum, albo nawet jeszcze trochę przed liceum, z olimpiadami matematycznymi. Dla mnie to były jakieś takie studia matematyczne, były naturalną kontynuacją tego, że na tej olimpiadzie matematycznej szło mi całkiem nieźle. W trzeciej klasie liceum chyba byłem w ogóle szósty w Polsce, ex aequo jeszcze z jedną osobą, więc to było nieźle. I potem naturalnie było, że poszedłem na Uniwersytet Warszawski na A chodziłeś na matematykę. to kółko olimpijskie na UW? Było takie kółko. Wiesz co, ono było potem też w Staszicu, bo ja chodziłem do Okej. Staszica. Więc my mieliśmy to akurat w ogóle w Staszicy jest tak, że w klasach matematyczno-eksperymentalnych masz zajęcia z nauczycielami z Uniwersytetu Warszawskiego. I w ogóle sama matematyka jest podzielona na trzy lekcje: analiza, geometria, rachunek prawdopodobieństwa i każde z innym nauczycielem. Więc w ogóle jest duża waga postawiona na samą matematykę. No tak, no Więc to tak. już się zaczęło wcześniej i potem była taka naturalna kontynuacja. No mnie to na tyle fascynowało, że ja tak naprawdę wiedziałem wtedy, przynajmniej wiedziałem, że chcę zajmować się tylko matematyką i nic innego mnie nie interesuje. Do tego stopnia, że nie interesowało mnie, czy będę miał pieniądze, będę miał za co żyć. Interesowało mnie tylko, czy jestem w stanie jakkolwiek zbudować karierę wokół matematyki. Więc naturalną, Jasne. w ogóle ja nawet nie miałem żadnych wątpliwości, że zostaję na uczelni, że doktorat, że potem jakaś praca na uczelni, właśnie wyszedł Oxford i potem jeszcze byłem w Polskiej Akademii Nauk. Więc tak do 30 roku życia tylko nauka i koło 30 miałem taki przebłysk, że to jest super, ale teraz chciałbym część tej wiedzy czy tych intelektualnych zagadek, które rozwiązywałem, przenieść na prawdziwe życie i zacząć rozwiązywać problemy, które rzeczywiście mogą wpłynąć bardziej na świat, bo matematyka jest dalej niesamowita, tylko że jeżeli chcesz ją stosować, no to pewnie musisz się wiązać z tym, że ona zostanie zastosowana za 50-60 lat, bo ten cykl jest taki, że tam z matematyki do fizyki, z fizyki do inżynierów i inżynierowie być może stworzą konkretny produkt. A ja chciałbym jednak zobaczyć za mojego życia owoce mojej pracy. Więc jedyną drogą do tego było przejście z matematyki do machine learningu, sztucznej inteligencji. Bo to akurat nie było tak daleko i tam naturalnie problemy mnie prowadziły. No i też z akademii do biznesu. No bo ja ostatecznie jestem dość praktyczny i lubię
konkretne rzeczy, mieć konkretne rezultaty. Akademia wiąże się też z tym, że tymi konkretnymi rezultatami są jedynie prace naukowe w większości, przynajmniej w czystej matematyce, i też nie jesteś w stanie ich napisać zbyt dużo. Więc to nie jest zbyt duże przełożenie tej pary intelektualnej, którą wkładasz w te zadania w stosunku do efektów. No bardzo ciekawa. Ciekawa droga. Ja z kolei jak siedziałem tam od młodych lat, to wsiąkłem w programowanie i programowałem w sumie tą szkołę, to tam za bardzo mnie nie interesowało to, co jest na lekcjach. I przez to miałem za słabe wyniki, żeby się, kurczę, do Staszica dostać. A gdzie chodziłeś? Serio. Ja chodziłem na Bymowie do liceum. A, okej. Okay. Pawlikowskiej Jasnorzewskiej. Kojarzę, tak, kojarzę. Tak, tak. A potem informatykę na SGGW. Więc też takie nietypowe. No bo oczywiście na UW bardzo, bardzo ciężko, nie? Jednak tak, tam tak. Próg wejścia był bardzo, bardzo duży. Ale z kolei bardzo wcześnie już zacząłem pracować jako programista. Też pieniądze bardzo konkretne od razu się pojawiły, więc to też tak ale wyglądała, wiesz, ta moja droga. No właśnie, ale prawda jest taka, że wiesz, to jest kwestia doświadczenia, a nie tego, na jakich uczelniach byłeś, czy co kończyłeś. Że ostatecznie to i tak się... Ja też tak patrzę po moich znajomych, czy to ze Staszica, czy z uniwersytetu, że te drogi się rozchodzą totalnie zupełnie i to dużo zależy od tego potem, jaką pracę wkładałeś, jakie miałeś doświadczenie zawodowe. I mam wśród swoich znajomych i ludzi, którzy na uczelni czy w liceum byli bardzo słabi, mieli słabe wyniki, a teraz budują wielomilionowe biznesy i im wychodzi to świetnie. I totalnie w drugą stronę osoby, którym wychodziło świetnie, czy to w liceum, czy na studiach. No obecnie pracują gdzieś w korporacji, oczywiście z całym szacunkiem do korporacji to jakby nie, tylko że jakby widać, że to im nie sprawia radości, więc jakby pod tym kątem, że oni mają tą pracę, to czasami nawet jest dobra praca, ale widać, że to nie jest ich pasja i to i nie sprawia im to przyjemności, więc... No tak to niestety wygląda bardzo często, że te osoby, które gdzieś tam poszły w jakąś konkretną, nie wiem, pasję, że byli bardziej... się zajmowali, nie wiem, jakąś jedną konkretną rzeczą, nawet jeżeli teraz się zajmują inną, tak, że potrafili być takimi pasjonatami, czy szczególnie budowniczymi, tak, że lubili coś budować, pomijając te wszystkie rzeczy, nie wiem, oceny, tak, uczelnie i tak dalej, to teraz po prostu dalej to no, robią tak. I jeżeli im potrafią obrócić to w jakiegoś rodzaju biznes, to potem zatrudniają te osoby, które były świetne, no, ze świetnych uczelni. Tak to mniej no, więcej. To prawda. Tak to mniej więcej wyglądało. Powiedz mi, jak... Okej, okay, jeszcze chciałem się zapytać o ten doktorat. Jak wygląda doktorat z matematyki? No bo studia to sobie każdy może wyobrazić. Tak, czym się różni doktorat od studiów? I jak miałeś tytuł pracy doktorskiej? Program Langlandsa dla GL2 Coupé i rozmaitości Eichlera Shimury, ale... Nie, więc to brzmi podobnie do chemii, tak naprawdę. Doktorat się różni tym, doktorat z matematyki, musisz rozwiązać jakiś problem otwarty, musisz wprowadzić jakąś nową wiedzę do obiegu, czyli udowodnić jakieś nowe twierdzenie, które nie było znane wcześniej. Więc to tak z grubsza. Co się wiąże z tym, że musisz zostać ekspertem w jakiejś bardzo, bardzo wąskiej działce, przeczytać absolutnie wszystko na ten temat i potem dużo myśleć, porównywać to pewnie z rezultatami z innych dziedzin i starać się udowodnić coś nowego właśnie. Więc to się sprowadza z grubsza do... I musisz uczyć studentów też jeszcze trochę. Ja akurat przyznam, że nie musiałem dużo. Szczególnie, że mój doktorat... Bo ja miałem doktorat podwójny Uniwersytet Warszawski, Francja, na właśnie Paris CIS. Większość czasu spędziłem we Francji. Jedyne, co uczyłem, i w Paryżu w ogóle nie miałem obowiązku uczenia studentów. W Polsce spędziłem właściwie 2 semestry tylko i wtedy uczyłem, ale to były też pojedyncze zajęcia. Więc ja i to bardziej z ciekawości, jako doświadczenie, niż... Nie miałem tego problemu, co ma niestety większość doktorantów, pewnie którzy robią doktorat na Uniwersytecie Warszawskim, że nagle masz po kilka zajęć w tygodniu ze studentami, musisz ich uczyć. Co zabiera niestety dużo czasu na badania. Okej, okay, uważasz na dzień dzisiejszy, że to był dobrze wykorzystany czas, czy z perspektywy
byś już tego nie robił na przykład, byś od razu zajął się, nie wiem, rozwojem biznesu jakiegoś. Nie, wiesz co, nie, jestem, niczego bym nie zmieniał. I uważam, że to jest super pod kątem tego, że jestem, dzięki robieniu tego wszystkiego, jestem, rozumiem dość dobrze świat akademii, nie mam problemu ze współpracą z uczelniami, wiem, czego potrzebują, z innymi znajomymi, którzy pracują na uczelni. Plus jeszcze nauka i czysta matematyka dają ci dość duży rygor w podejmowaniu i decyzji, i budowania różnych struktur, które się potem bardzo przydaje w biznesie. W sensie, że chcesz konkretne rezultaty, wiesz czego chcesz, wiesz mniej więcej do czego dążysz, więc to dużo pomaga. I ten też rygor intelektualny przekłada się na inne działki życia. Więc ja bym absolutnie niczego nie zmieniał. I być może wiedząc, jak się potoczy moja kariera, ale dalej to jakby tego nigdy nie jesteś w stanie przewidzieć, to pewnie bym wcześniej zaczął z przedsiębiorczością i z próbowaniem różnych rzeczy. No ale to jest takie gdybanie na zasadzie, że wiesz, że w sumie to by przyspieszyło moją pracę może o 2-3 lata, ale to też nie jest duża zmiana. Więc ogólnie cieszę się z tego, jak to wyszło, bo przez doświadczenie, które zebrałem, jestem, myślę, w dość unikalnej pozycji także w biznesie, gdzie jestem pomiędzy badaniami, które jestem w stanie właściwie używać, jestem w stanie czytać te prace, więc wiem, co się dzieje, a praktycznym działaniem i wykorzystywaniem tego i w praktyce do konkretnych case'ów biznesowych. Jak dzisiaj zacząłbyś, jeżeli miałbyś komuś doradzić, ktoś chce wejść w świat AI, nie wiem, znaleźć pracę, czy coś jakby w tym kierunku zacząć robić, to co byś mu doradził? Od czego w ogóle można zacząć? Jakie są możliwe ścieżki? Klasyczną ścieżką są studia informatyczne, oczywiście, ale w tym momencie i w szczególności w momencie, kiedy sporo uniwersytetów dalej będzie zamkniętych przez pandemię, nauka online jest dość dobra, więc z mojej perspektywy jestem dużym fanem Coursery i kursów na Coursera. Jest kilka kursów, które tak naprawdę budują dobrą bazę i z jednej strony to jest kurs Machine Learning Andrew Ng na Coursera, jest kurs IBM Data Science od IBM i trzecim takim kursem jest chyba Python for Everybody. Więc powiedziałem je w odwrotnej kolejności. Powinno się zrobić Python for Everybody, IBM Data Science, Machine Learning od Andrew Ng. I to tak naprawdę wtedy jesteś na poziomie osoby, która może szukać stażu w jakiejś firmie. I tyle, więc ja bym poszedł super praktycznie. Zrobił to, te trzy kursy, może przejrzał jakąś książkę i potem jak najszybciej szedł do jakiejś firmy, żeby robić konkretne problemy. Okej. I są takie firmy w ogóle, sensowne firmy na przykład w Polsce? Nie wiem, czy jakoś się orientujesz, które przyjmują takich ludzi na staż? Tak, tak. Jakby jest kilka firm, które, głównie software house'y, które szukają takich osób. Więc nie wiem, czy powinienem tutaj robić reklamę im w trakcie, ale mogę im w sumie zrobić reklamę. Zdecydowanie mogę im zrobić. Powiedzieć, nie, zdecydowanie. Nie mam tajemnic. Jest DeepSense, DeepSense AI, jest Absilon, jest Tuplux. To pewnie są trzy takie największe, które ja kojarzę, które są stricte data science'owe. Wszystkich znam, wszystkich polecam, więc jakby do pracy zdecydowanie, więc i wiem, że oni przyjmują na praktyki głównie letnie, okay. Ale też w ciągu roku wydaje mi się, że też jeżeli jest jakiś dobry use case, to może być. Okej. Czyli te trzy kursy i potem lecimy. Przechodziłem kurs ten Andrew Ng'a. Nie skończyłem go, bo to jednak trzeba troszkę czasu poświęcić i trochę... Tak, nie, bo ja trochę... Jest zdecydowanie. Tak. To jest przechodzenie kursu, właśnie miałem na myśli też, że nie, wiesz, że nie tylko oglądasz wideo i to tak. Jest tyle, bo to oczywiście nic nie da, tylko rzeczywiście rozwiązujesz wszystkie tam przykłady, które ci daje, robisz trochę programowania, no bo tak to oczywiście się zbyt dużo nie nauczysz, jeżeli tylko przejrzysz kursy. Czyli jesteś jednak zwolennikiem tego, żeby zacząć od tych podstaw, że jednak ta statystyka jest potrzebna, te podstawy, ta regresja liniowa, te wszystkie takie podstawowe rzeczy, że nie tylko siadamy do Pythona, bierzemy jakiegoś PyTorcha, tak, czy ten TensorFlow, tak, i tak, jedziemy. Chociaż zdecydowanie pewnie też jako junior będziesz bardziej miał zadania w postaci wczytaj jakiś spreadsheet do pandasów i potem czyli taka biblioteka i zwizualizuj to potem i tyle i dokonaj jakiejś prostej analizy, więc myślę, że ten PyTorch, TensorFlow, Keras czy cokolwiek innego to dopiero i tak wejdzie znacznie później, kiedy będą już jakieś podstawy.
Okej, Jeszcze nie, okej. tak, jeszcze nie widziałem, żeby juniorom dawali takie rzeczy, ale kto wie. W sensie jakby to widać też, że sporo się demokratyzuje i ułatwia, i rzeczywiście jakby w tym momencie zbudowanie sieci neuronowych jest dość proste. I można to rzeczywiście zrobić kilkoma linijkami kodu. Okej, a może w takim razie pójść innym modelem, czyli nauczyć się z tych kursów coś i zacząć budować swój projekt gdzieś po godzinę, Ale nie iść na ten wiesz co, staż. tak, zdecydowanie. W sensie, okej, bo to pewnie zależy od tego, jaki masz charakter. Ja na przykład bym bardziej szedł tą drogą i tak naprawdę jak ja to robiłem, to w większości szedłem tą drogą w znaczeniu, że ucząc się programowania, budowałem rzeczy dla siebie i takie, które mnie interesowały. Tylko, że to zależy od tego właśnie, jak się najlepiej uczysz. Czy potrzebujesz kogoś, kto będzie z tobą siedział i pokazywał ci różne rzeczy, czy potrzebujesz właśnie ciszy, spokoju i sam sobie wszystko będziesz wymyślał. Jedna i druga droga jest jak najbardziej dobra. Okej. Także takie wskazówki mamy dla Was. Tak. A teraz powiedz mi jeszcze, jak to było z tym Forbesem? Bo byłeś w Forbesie, tak? Tak. 30 under 30. Byłem za drugi startup, który też nie wyszedł niestety. Wiesz co, to było. Drugi startup mam trzy: Bring AI, Bor i Ulam AI. Jeden, A, jed, okej. Okay. okej. Bo w tym momencie to, co głównie ja robię, okej, okay, to zależy, jak to liczysz. Okej, okay, to ja może zacznę historię od początku w takim razie, Dobrze, bo dobrze. To zacznijmy może od tego przejdziemy. Bring AI. Od tego się wszystko zaczęło, tak? Tak, od Bring, tylko że w tym momencie, kiedy powstał Bring, powstał też Ulam AI i Ulam AI gdzieś tam zawsze był w tle i on do teraz właściwie trwa, tylko że to jest trochę na boku na tyle, że ja aktywnie nie szukam klientów, a Ulam AI to jest po prostu klasyczny consulting, jeżeli chodzi o AI i data science. Więc po prostu od czasu do czasu zgłaszają się do mnie jakieś firmy, które potrzebują czy to pomocy przy projektach R&D, czy jakoś opanowanie jakby zespołu, jakby zbudowanie strategii pod to, jakie algorytmy wdrażać do projektu i tak dalej. Więc ileś godzin w tygodniu, w większości pewnie nie więcej niż 5-10 poświęcam na projekty zewnętrzne i to się dzieje w ramach Ulam AI. I to istniało od mniej więcej wtedy, kiedy istniał Brink, przy czym to było typowo serwisowe, więc tutaj tego nie wrzucam jako startup. Skąd nazwa Ulam? Stanisław Ulam, polski matematyk, który pracował A. nad bombą atomową. No i na zasadzie skojarzenia, że bomba atomowa naszych czasów to jest sztuczna inteligencja. No ciekawe tok myślenia. Nazwisko. Ciekawe, Tak. ciekawe. To był początek mojej fascynacji Elonem Muskiem, więc wiesz, Tesla, Ulam, bo ten Nikolas Tesla też nazwisko. No teraz jest firma Nikola, nie? Jest Nikola jako Która konkurencja do tak. Tesli. Tak. No to trzeba mieć trochę tupetu, żeby wyjść z firmą Nikola, To prawda. która ma mieć lepszy samochód autonomiczny niż Tesla. Tesla. Okej, czyli mamy tego Bringa, tak? Tak, Bring był pierwszy. Ja to robiłem z moim wspólnikiem, który wcześniej przed Bringiem w ogóle prowadzi bar w Warszawie, Six Cocktails. Nie wiem, czy kojarzysz. On się już w tym momencie nie działa, ale działa Mr. O. Na Moście Poniatowskim, więc serdecznie polecam. Nowy bar Enia. Obsługiwany przez 100% autonomiczne przez roboty, tak? Niestety nie, chyba. Jeszcze nie. Niestety nie, nie. Jest cała kadra gastronomiczna tutaj, która obsługuje. I no zresztą inwestorem w ogóle w Mr. O jest Quebo na Fidem. Znany raper, więc tutaj też, jeżeli kojarzysz I kto jeszcze raz, bo. Quebo na Fidem. A, Quebo, no tak? No, ciekawe. Więc oni razem z Eniem robią ten bar właśnie na Poniatowskim. To jest jednocześnie bar i restauracja. Takie miejsce, które jest dość ciekawe. Z nim i właśnie z Eniem zakładałem Bringa, który docelowo miał być aplikacją last mile delivery, gdzie w ciągu 90 minut mogłeś zamówić cokolwiek z miasta. Na zasadzie odbierzemy dla ciebie pranie, będziemy twoim kurierem, przewieziemy jakieś listy, pomożemy ci z, nie wiem, z kluczami, jeżeli zapomniałeś ich przewieźć gdzieś, albo po prostu kupimy dla ciebie, nie wiem, dżinsy w Zarze, jeżeli tego właśnie potrzebujesz. Wow. Czyli różne takie rzeczy, które nie są jedzeniem i nie są przewozem ludzi, bo nie chcieliśmy konkurować ani z Uberem, ani z Uber Eatsem, tylko chcieliśmy iść właśnie we wszystko inne, co nie jest ani Uberem, ani Uber Eatsem. No to chyba teraz, jeżeli się nie mylę, Amazon kupił taki startup, który się nazywa
Zoox za miliard dolarów, który właśnie tak. się zajmuje last mile delivery. Przy czym oni nie są chyba najwięksi, bo teraz jakby największą naszą konkurencją, oni wtedy jeszcze, ich wtedy jeszcze nie było w Polsce, teraz już są, jest Glovo. Mm-hmm. No właśnie, Glovo teraz mocno się rozpycha tak, w Polsce. No, to oni są rzeczywiście dość duzi. No i my tak naprawdę, naszą strategią było gdzieś tam urosnąć do takiego poziomu, żeby ewentualnie jako exit strategy mieć, że sprzedamy się do Glovo. Przy czym no to nie wyszło, bo trochę nie doszacowaliśmy kosztów, które się wiążą z tym, jak dużo musisz poświęcić środków na zbudowanie rozpoznawalnej marki w takim biznesie, czyli tym biznesie a la Uberowym, który jest skierowany typowo do konsumenta indywidualnego. No i to rzeczywiście, my to bootstrapowaliśmy z własnych środków, tam poszło chyba, to też jakoś nie jakieś gigantyczne pieniądze, chyba 200 tysięcy łącznie. Ale to było jakby na tyle, żeby zbudować skalę, ale nie na tyle dużo, żeby potem to utrzymać i popchnąć dalej, bo na dobrą sprawę, jak potem to liczyliśmy, to no pewnie o rząd wielkości się pomyliliśmy i pewnie by trzeba 2 miliony, żeby to ruszyć na dobra. A czy wy mieliście mieć flotę, która będzie dostarczać? Budować tak, jakby... wiesz co, na początku my w ogóle zatrudnialiśmy kierowców i mieliśmy flotę, bo to było konieczne z tego względu, że nie możesz na początku dać ludziom apki, powiedzieć kierowcom i powiedzieć hej, korzystajcie i róbcie to, no bo dopóki nie masz rozpoznawalności na rynku, to nikt ci tego nie zrobi. Więc musieliśmy mieć kogoś, kto zawsze będzie czekał w aplikacji, że jak się zgłosi klient. No to jest trochę takie problem kury i jajka, w sensie, że z jednej strony chcesz mieć dużo klientów, ale klienci chcą mieć dużo kierowców. Ale żeby przyszli kierowcy, no to musisz mieć dużo klientów. Więc teraz oni nie będą korzystali, kierowcy nie będą korzystali z aplikacji, gdzie nie ma klientów, a klienci nie będą korzystali z aplikacji, gdzie nie ma kierowców. Klasyczny marketplace. Więc tak, więc jedynym rozwiązaniem tutaj było zatrudnienie kierowców. Więc to my zrobiliśmy, to nam też potrzebowało koszty w górę. No i na trochę za późno się zorientowaliśmy, że jednak potrzebujemy inwestora takiego większego, żeby to pociągnąć. No i to się gdzieś wywróciło w trakcie. Więc tutaj okay. niestety, tak. I jak się zakończyły losy tego projektu? Został zamknięty? Nie, zamknięty, tak, jest w likwidacji. Okej. Okay. Wszedłem na Bing AI, ale domena już... Chyba strona nie działa, tak. Tak. Atrakcyjna domena do kupienia. Tak. Także jest... po podcaście kupuję tą domenę, stawiam tam coś innego. Coś innego. Ale ludzie wpiszą może, klikną po podcaście. Okej, okay, no dobra. Mhm, tak, na Facebooku jest jeszcze fanpage, więc jeżeli chcesz zobaczyć, jak to działało i ile tam mieliśmy fanów, osób i jak wyglądała mniej więcej identyfikacja graficzna, to śmiało możesz na Blink AI wejść na Facebooku. I co potem? Jak w ogóle się czułeś po tym zamknięciu tego projektu? To było takie, dobra, zamykamy, kończymy, czy to był jednak proces, nie wiem, jakiś kilkumiesięczny? Nie, no to był proces niestety kilkumiesięczny i dość bolesny miejscami, dlatego że to było, dużo też mieliśmy dyskusji z moim wspólnikiem, czy jakby jesteśmy w stanie to jakoś zrobić tego twist tak, żeby wyjść bardziej na rentowność teraz, jak osiągnąć odpowiednią skalę, czy jesteśmy w stanie może skupić się na jakiejś mniejszej, większej, na przykład tylko listy, tylko być, ale wtedy jesteśmy kurierem, czy to jest tak, wiesz, było dużo takich rozmów na zasadzie, czy to, co robimy w tym momencie, to jest to, co powinniśmy, czy może coś innego, no ale ostatecznie nie udało nam się znaleźć dobrej drogi wyjścia z całej sytuacji. No i po różnych trudach, bólach i decyzjach wyszło na, że zamykamy i koniec. I co dalej? No dalej był BOR. Zgłosił się do mnie taki inny znajomy, który w podobnej branży, w znaczeniu też logistyka, transport, ale trochę innej strony. On z kolei, zaczęło się od tego, że on potrzebował wsparcia od strony właśnie takiej bardziej AI-owej, technicznej, bo sam był nietechniczny. Problem polegał na tym, że chciał rozwiązywać problemy logistyczne używając do tego komputerów kwantowych. Więc super. Właśnie czytałem opis tak. na LinkedInie i byłem pod wrażeniem. I wiesz co, zaczęliśmy iść w tym kierunku. No ja byłem wtedy na etapie właśnie, że Brink tak naprawdę już powoli dogorywał, więc zacząłem poświęcać więcej czasu na samego Bora. I oficjalnie my w ogóle na początku założyliśmy jakąś spółkę w Polsce, ale potem całość zaczęła działać w Kanadzie, więc jakoś chyba koło lipiec, sierpień, wydaje mi się 2018, kiedy Brink upadał, postawiliśmy w ogóle Bora w Kanadzie.
No i też było o tyle fajne, że dość szybko dostaliśmy się do akceleratora Creative Destruction Lab w Toronto i tam spędziliśmy dobre kilka miesięcy, też i budując firmę, i też pozyskując pierwsze finansowanie takie. Więc jedno finansowanie to było w ogóle od programu Poczty Polskiej. To był taki kapitał na start, oni mieli innowacyjne projekty, więc to fajnie ruszyło, a potem jeszcze była ta inwestycja ze strony Kanadyjczyków. Więc ogólnie było całkiem fajnie, tylko że tam był inny problem, że problemem było, tam ogólnie było dużo problemów, ale ogólnie problem jest taki, że komputery kwantowe dalej nie są na etapie, kiedy możesz je komercjalizować na dużą skalę, i przekonanie, i sprzedaż tego była koszmarem. Na zasadzie, że z AI-em jest tak, że jeżeli coś optymalizuje lepiej twoją pracę i oszczędza ci, nie wiem, 10% czasu, no to jest szybki sell, no bo nagle masz konkretną propozycję, jaką wartość zapewniasz klientowi. A z komputerami kwantowymi było tak, że może za 5 lat, jeżeli komputery się kwantowe się polepszą, to będziesz w stanie mieć razy 10 wzrost, przy czym, że to sell był taki, że musisz w to wejść teraz, no bo chodzi o to, że jak zrobisz to za 5 lat, no to twoja konkurencja już tam dawno będzie, bo technologia jest na tyle skomplikowana, że nie jesteś w stanie po prostu wskoczyć z rozbiegu. No ale to ogólnie powodowało, że my w większości rozmawialiśmy z działami R&D, które ten proces był strasznie długi, więc to się wywróciło na potem na dobrą sprawę braku odpowiedniej liczby klientów do tego, żeby utrzymać całość, i różnicy w podejściu mojej i mojego wspólnika do tego, gdzie to powinno pójść dalej. Jak to od technicznej strony wyglądało? Mieliście komputer kwantowy? My mieliśmy dostępy do kilku komputerów kwantowych. To nie była fizycznie komputer kwantowy kosztuje, no pewnie chyba najtańszy da się kupić za około $1 milion, więc to też nie była inwestycja, którą chcieliśmy robić. Nie, dzięki temu, że w ogóle byliśmy w tym akceleratorze w Toronto, mieliśmy kontakt do D-Wave'a, Rigetti, Xanadu. To są jedne z takich firm większych, jeżeli chodzi właśnie o te komputery kwantowe, i mieliśmy dostęp przez nich, więc oni rzeczywiście budowali te komputery kwantowe, i my przez chmurę łączyliśmy się z ich komputerami, więc my rzeczywiście mieliśmy realne dostęp do realnych komputerów kwantowych. Po prostu przez wirtualne maszyny. Tak. I jak się programuje taki komputer kwantowy? To są konkretne języki i konkretne technologie, zupełnie inne niż jakby niekwantowe? Wiesz, to trochę inne, ale na dobrą sprawę, na przykład to, co my robiliśmy, się opierało na Pythonie, tylko że to była taka nakładka na Pythona, która nagle ci dawała te możliwości kwantowe do robienia ciekawszych rzeczy. Bo jest na przykład cała biblioteka Forest od Rigetti, która właśnie pozwala ci programować ich komputery. Więc na dobrą sprawę, to jeżeli znałeś Pythona wcześniej, no to jest jak Python, tylko że musisz wiedzieć trochę o tych qubitach i różnych innych kwantowych rzeczach, żeby to zrobić. No ja słyszałem bardzo, bardzo ciekawą hipotezę, dlaczego komputery kwantowe są tak potężne, jak są, chociaż jeszcze nie znamy ich możliwości, nie umiemy wykorzystać. Czy może, że mają ogromny potencjał. że komputery kwantowe łączą się z innymi komputerami kwantowymi w innych wymiarach i właśnie im jeszcze nie umiemy tego wyjaśnić. Taka hipoteza jest. No myślę, że wiesz, teoria stymulacji. Tak, to już bardziej. Nie, wiesz, to komputery kwantowe mają taki potencjał, dlatego że one trochę inaczej działają niż klasyczne, jeżeli chodzi o tą moc obliczeniową, bo w klasycznych jest tak, że masz te bity i im więcej masz bitów, tym większa moc obliczeniowa, ale to ci idzie liniowo, w sensie jakby tak. To jest tak. A w kwantowych jest tak, że te qubity, one nie tylko jakby komunikują się z tymi, które są jakby po bokach między nimi, ale jakby ze wszystkimi innymi, więc z każdym dorzuconym kolejnym to ci rośnie wykładniczo moc obliczeniowa. No i jakby to jest cały, jakby to jest, na tym polega cały tutaj szkopuł, że im więcej jesteś w stanie dorzucić tych qubitów, tym ta moc obliczeniowa ci urośnie rzeczywiście daleko i dość szybko jesteś w stanie przekroczyć moc klasycznych komputerów, z małym zastrzeżeniem, że to dorzucanie kolejnych qubitów jest dość skomplikowane i ta struktura kwantowa jest bardzo delikatna i możesz całą łatwo zniszczyć, jeżeli dorzucisz kolejne. To się buduje na podstawie też krzemu, czy to zupełnie jest... Oj, tutaj jest ogólnie dość duże. W sensie są chyba krzemowe komputery kwantowe, ale większość używa zupełnie innych atomów do tego, plus jeszcze są optyczne komputery kwantowe. No jest dużo tej dyskusji, jak to dobrze budować. Nie ma
To jest dobre pytanie. Nie ma dobrej odpowiedzi na to w tym momencie i nie wiadomo, co będzie, jak, czyli ogólnie nie wiadomo, jak dobrze zbudować qubit. Okej. Okay. Dość fundamentalne pytanie. No tak, no tak. To jak ktoś ma ochotę, to musi się zagłębić. Tak. W czeluście YouTube'a pewnie jest milion różnych. Jest milion, tak. Nie, ale ogólnie to właśnie. Propozycji. Ten startup był super ciekawy, jakby fajne miejsce nas wyniósł. I rzeczywiście ten Forbes rzeczywiście był właśnie do tego Bora. To było też fajne. No my robiliśmy dość rzeczywiście unikalne i przełomowe rzeczy tak globalnie, włącznie z tym, że Microsoft wyróżnił nas właśnie nawet nie Polski, tylko rzeczywiście z Kalifornii, jako jeden z 14 startupów globalnie, którzy robią właśnie fajne rzeczy w kwantowych. To było właśnie super techniczne, super ciężkie do sprzedaży i zbyt wolno szła nam sprzedaż, zbyt wolno szła nam trakcja, żeby z kolei odpowiednio zbudować też dobry track record dla inwestorów, którzy byliby chętni wrzucić to w to. Tam chyba akurat przewinęło się pewnie koło 500 000, ale by pewnie trzeba znacznie, znacznie więcej dalej, żeby to rozwinąć. On był finansowany jakoś, ten startup? Tak. To właśnie był finansowany, z jednej strony był ten akcelerator w Toronto, a z drugiej strony był projekt z Pocztą Polską w Polsce. Czy jeszcze by się przydał grant miliard od Microsoftu i może by coś z tego wyszło za 10 lat. Niestety tak. No to było super techniczne. Więc po tych wszystkich rozterkach ja tak naprawdę stwierdziłem, że chcę zacząć robić produkt, ale produkt, który będzie super łatwy do sprzedaży, który każdy będzie super namacalny i żeby dało się od razu, wiesz, właśnie SaaS idealnie. Tak. No i tak potem po różnych bolączkach i trudach wyszedł z tego Contentize, który jest w tym momencie, działa. I to jest główna rzecz, którą robię w tym momencie. No dobra, to skąd jakby pomysł na wejście w content, tak? No bo powiedz może, czym jest w ogóle Contentize, na czym to polega, jasne, jaki problem rozwiązuje i skąd się wziął ten pomysł? Najprostsze określenie problemu to jest, chcemy generować treść w skali, w szczególności takim use case'em jest na przykład, jeżeli chcesz prowadzić agencję real estate'ową albo masz e-commerce i potrzebujesz tysięcy albo setki tysięcy opisów produktów czy setki tysięcy opisów nieruchomości, to jest jeden z problemów. Innym problemem może być to, że prowadzisz blog i ogólnie jesteś dość słaby w pisaniu, nie masz budżetu dużego marketingowego, żeby zatrudniać ludzi, copywriterów, i chcesz samemu pogenerować treść. No i ogólnie to ma zrobić za ciebie Contentize. I dlaczego content? Bo tak jak wspominałeś już wcześniej, ja pisałem te powieści znacznie wcześniej, więc ten content był u mnie w tle od zawsze i ja chciałem zaangażować się jakoś w content i być w stanie robić coś dookoła contentu. A to powiedz, jeszcze taka mała dygresja, jakbyś mógł powiedzieć, co to były za książki, bo kilka razy o nich wspomnieliśmy, a ani razu nie powiedzieliśmy. Jasne. Co ty tam wydałeś? Którą warto przeczytać? Powieści były trzy. Był Bystry Potok, Plac Zbawiciela i Jak być dwudziestolatkiem. Więc pewnie, jeżeli ktoś miałby sięgać w tym momencie, to ja bym polecił najbardziej chyba Plac Zbawiciela, czyli tą drugą, która jest taką dość cienką książeczką właśnie z różnymi filozoficznymi rozterkami plus do tego technologia. Powinna być dostępna w Empiku i w jakichś innych, czy online na Allegro, bez problemu. To był sukces komercyjny, te książki? Nie, zdecydowanie nie, zdecydowanie nie. Nie, powieści raczej nie. Wiesz co, czy sukcesem komercyjnym jest, bo ja w tym roku napisałem i wydałem dwie książki, przy czym to już był jako eksperyment, bo tamte wydałem z wydawnictwem i one w ogóle poszły przez wydawnictwo Papierowy Motyl, dlatego są dostępne w Polsce. Wydałem po angielsku dwie książki, jedna Data Science Job, How to Become a Data Scientist, a druga Artificial Intelligence Business, więc ta pierwsza jest skierowana do ludzi, którzy chcą zostać data scientistami, druga jest skierowana do ludzi biznesu, którzy bardziej chcą zrozumieć, jaki jest potencjał sztucznej inteligencji. No i to rzeczywiście się sprzedaje, w sensie każdego dnia przynajmniej jeden, dwa egzemplarze tych książek się sprzedają, bo w to mam wgląd na Amazonie. No i ktoś rzeczywiście się regularnie do mnie odzywa, że to było pomocne i że chce porozmawiać więcej, więc to jest też super pod kątem zdobywania nowych klientów. Więc niestety, moje powieściowe książki się nie sprzedają, z kolei te techniczne jak najbardziej.
No ale przygoda fajna chyba, nie? Przygoda fajna. Więc 5 wydanych książek łącznie. Okej, okay. Jakby też stąd częściowo zainteresowanie tym kontentem całym. Tak, tak. Więc... Czy wy wykorzystujecie w takim razie, czy planujecie wykorzystać to GPT-3, o którym rozmawialiśmy, czy 4, czy 5? Tak, nie, zdecydowanie, zdecydowanie. W sensie jestem gdzieś tam na waitliście do GPT-3 z opisanym use case'em i też z potencjalnymi klientami w ogóle na to, żeby razem w to wejść. W tym momencie my już mamy GPT-2 i jakby fine-tunowaną wersję, plus jeszcze inne nasze własne modele, więc trochę tych modeli językowych jest. Więc ja też głęboko siedzę w tym właśnie, co się dzieje w GPT-3, w GPT-2, jakie są różnice, jakie są inne modele, no bo jest to dość istotne dla tego, co tam się dzieje. Dla takiego zwyczajnego człowieka, na przykład dla mnie, wydaje się, że jakby generowanie kontentu, automatyczne generowanie kontentu, no to wyjdzie coś w ogóle bezsensownego, czego się nie da czytać. Powiedz mi, w jaki sposób, czy jesteś w stanie wygenerować faktycznie sensowne artykuły, które ktoś pomyśli, że to napisał inny człowiek i da mu to jakąś, nie wiem, wartość? Wartość? Tak, przy czym... Ja robiłem różne testy, w sensie mam bloga na Medium, gdzie rzeczywiście w tym momencie tam jest chyba około 250-60 artykułów, które wrzuciłem, z czego i rzeczywiście jest to do jakiegoś stopnia poczytne, bo tych followersów na Medium jest chyba 3,5 tysiąca w tym momencie, jakoś coś takiego i część z tych artykułów jest wygenerowana i tak zupełnie. Przy czym najlepiej się czytają akurat artykuły, które są w połowie wygenerowane, a w połowie po mojej edycji. I tutaj okay. Widzę, że jest, bo jakby ta technologia jeszcze nie jest na takim poziomie, żebyś ty tylko wrzucił sobie nagłówek tekstu i ci dało doskonały tekst, bo to jest jeszcze za wcześnie i to jeszcze GPT-3 też w tym większości nie pomoże. Za to co jesteś w stanie zrobić, to maszyna, te algorytmy są ci w stanie dać szybko jakiś draft tekstu, na którym możesz dalej popracować. Więc tutaj celem bardziej jest przyspieszenie twojej pracy, gdzie masz kilka nagłówków, których chcesz użyć, wrzucasz to w maszynkę, to ci daje tekst na 1000-2000 słów, znaków, no i nagle z tego masz coś, nad czym możesz pracować dalej. Pod tym siedzi jakby jakiś wytrenowany model, który... Rozumiem, że to jest język angielski, tak? Polski pewnie nie jest obsługiwany. Polski nie działa, ale z tego co widzę, znaczy dobrze działają inne języki europejskie. Włoski, francuski, niemiecki. Polski jest tylko Polski do białkowej trudny. Inteligencji. Tak, tak. Polski jest trudny strasznie. Wiesz, odmiana, tutaj to jest dość skomplikowane. Kto w ogóle stoi za tym projektem? Jak tam zespół wygląda? Czy wy i czy jakby on jest finansowany w jakiś sposób, czy to jest bootstrapping? Wiesz co, w tym momencie jest bootstrapping. Ja jestem founderem i mam 5-osobowy zespół łącznie ze mną. Przy czym jestem ja, 3 programistów i 1 osoba od marketingu. Okej, okay, ale ty to jakby... Finansujesz? Tak, ja to finansuję. To jest bootstrapowane przeze mnie. Więc jakby to jest o tyle fajne, że w tym momencie, to jest może takie ciekawe, że jakby w tym momencie sam Contentize jest zupełnie za free, w sensie możesz zupełnie wejść, też zachęcam. Contentize.com, możesz się zarejestrować i działa za darmo. My pewnie wersję płatną będziemy wprowadzali za jakiś czas. Jest już ponad 500 użytkowników, to tak w miarę szybko rośnie, przy czym zarabiamy w tym momencie głównie na generowaniu treści. Więc jest jakby, to jest super ciekawe, że mamy tam rzędu w tym momencie pewnie pomiędzy 3 a 4 tysiące dolarów miesięcznie przychodu z samych reklam i linków afiliacyjnych w różnych tekstach, które są na tyle dobre, że ludzie tam wchodzą i rzeczywiście jakąś wartość to dostarcza. Czy tu mówimy o tym serwisie petacrunch.com? Jest i PetaCrunch, i jest kilka innych, jak na przykład Data Science Rush, tylko Data Science, no i tam jest jeszcze multum innych serwisów, które są, które działają gdzieś na bazie tego silnika contentizowego. No, to bardzo ciekawe. No właśnie byłem na tym PetaCrunchu, bo linkowaliście do tego, że to jest jako case study trochę. Czy tam większość tekstów, czy wszystkie teksty są wygenerowane właśnie przez wasz algorytm? Wiesz co, tam jest trochę śmieszniej, bo PetaCrunch, to może przybliżyć słuchaczom, widzom, to jest serwis, gdzie są wywiady z founderami startupów w większości
te wywiady są prawdziwe, one zostały realnie przeprowadzone przez maila, tylko że z osobami, z dziennikarzy, którzy je przeprowadzali, nie istnieją. To są algorytmy. Okay. Więc tutaj jest jakby trochę, automatyzacja jest trochę po innej stronie, bo teksty są jak najbardziej prawdziwe, te wszystkie wywiady się odbyły, tylko że przeprowadzili je AI-owi dziennikarze. I jak taki proces wyglądał? No ale zakładam, że oni nie wybierali ich, tych founderów, czy algorytm wybierał ich i układał nie, pytania? Nie, algorytm wybierał, wiesz, bo to jest tak, że algorytm zbudował sobie bazę founderów, którzy założyli startupy i zebrali finansowanie między 1 000 000 a 100 000 000 dolarów finansowania, mniej więcej. No i po prostu zaczął pisać mailowo tam, gdzie były maile publiczne, żeby tutaj nie było problemów z RODO, tylko rzeczywiście gdzie na ogólne skrzynki, które były podawane, z prośbą o kontakt do CEO foundera i z prośbą o przeprowadzenie wywiadu. No i potem dalej było kilka odpowiedzi. No i ten success rate był dość duży, bo na chyba 20 tysięcy wysłanych maili, bo tyle poszło, odbyło się 1000 wywiadów. Mniej więcej, więc to takie 5% success rate'a. No nieźle, powiem ci, że nie spodziewałem się, że tak ten proces, właśnie zastanawiałem się, jak ten proces wygląda, że pisać tam o wywiadach, ale kurczę, no to, ale to jest ten algorytm contentizowy, czy to jest jakiś miks, tak, nie? To jest trochę miksa, ale to jest to, co możesz robić z contentizem, bo w ogóle PetaCrunch był jeszcze przed contentizem, jakby to było coś, jakby moje pierwsze zabawy z contentem takim generowanym do jakiegoś stopnia, czy z automatyzacją contentu. No i to było pierwsze, co ja stwierdziłem, że okej, okay, ja mam te algorytmy, to chciałbym teraz zrobić z tego bardziej platformę i udostępnić to innym i to sprzedawać. Okej, okay, a kolejnym krokiem będzie deepfake, który będzie taki wywiad, jak my teraz przeprowadzamy. Tak naprawdę ja mnie nie ma, jestem nie, wytworem. Ciebie nie ma, tak. No tak, no bo to też... Znaczy, wiesz, nie, kolejny krok jest dość ciekawy z mojej perspektywy. Kolejnym krokiem jest budowanie spersonalizowanych treści na życzenie. Czyli wyobraź sobie, że googlujesz coś, nie ma tego na Google, ale i tak dostajesz jakąś treść, która została wygenerowana dla ciebie, na potrzeby tego, czego szukasz. No bo na przykład możesz szukać czegoś super niszowego. W sensie powiedzmy, że w większości to, czego szukasz jest, bo nie wiem, szukasz głównych newsów, ale czasami może się zdarzyć, że szukasz czegoś naprawdę niszowego, no i tego nie ma, albo nie ma dobrego źródła. No i nagle dostajesz tekst wygenerowany w tym momencie dla ciebie, który jakby kompiluje te różne zebrane skrawki materiałów i nagle masz dobry tekst długości, którą chcesz przeczytać na dany temat. Kurczę, obawiam się właśnie, że im więcej tego typu narzędzi będzie, tym więcej będzie rzetelnych, fachowych fake newsów, czy artykułów, które zupełnie są totalnie, tak. Są bardzo dobrze napisane, mają mnóstwo różnych źródeł i są totalnie nieprawdziwe. To prawda, przy czym no w tym momencie już mamy masę fake newsów, które są generowane przez człowieka, w sensie nie potrzebujesz maszyny do tego, żeby pisać fake newsy, bo one są pisane... z palca, w sensie są pisane przez człowieka. Więc okej, to jest prawda, to jest niebezpieczne i też dlatego ja też sam monitoruję, kto korzysta z serwisu i do jakich celów, bo nie chciałbym być na przykład tubą propagandową, wiesz, na przykład jakichś rządów czy ugrupowań, które niekoniecznie chcą robić dobre rzeczy. Mm. Więc tu jest zdecydowanie zagrożenie, no i tutaj i też OpenAI i inne firmy, które zajmują się podobnymi technologiami, też zwracają na to uwagę, do czego tego używasz, więc nie, ale oczywiście jakby niezależnie od tego, ja i tak stawiam, że pewnie grupy, które będą tym zainteresowane, będą w stanie do jakiegoś stopnia zbudować podobne narzędzia już wewnętrznie, no i nie ma innej metody bronienia się przed tym niż weryfikacja, skąd masz dane i skąd masz fakty, czy te fakty są prawdziwe, czy nie. I tutaj jest duża rola dziennikarzy, myślę, do tego, żeby weryfikować, patrzeć, co jest prawdziwe. No ja się boję najbardziej tak naprawdę takiego trendu, że ludzie czytają tylko po nagłówkach. Mhm. Widzisz coś na social mediach, widzisz jakiś nagłówek, który jest totalnie wygenerowany i nagle i na bazie tego budujesz sobie całą historię czy narrację. To jest groźne rzeczywiście. No właśnie, ten attention span cały czas się zmniejsza i jest ciężko się skupić na artykule, na czytanie artykułów w internecie teraz. Ja obecnie w dużej mierze przeskoczyłem na treści audio i sam też tworzę treści audio. Mimo tego, że tutaj jest wideo, pewnie no 3/4 słuchaczy będzie słuchało tego po prostu gdzieś tam robiąc coś innego, jadąc samochodem, czy biegając, czy przy jakiejkolwiek innej aktywności, gdzie faktycznie są w stanie skupić się na tym długim materiale.
z artykułami, no ja mam osobiście problem, czasami jak mnie coś wciągnie, ale to też wolę, nie wiem, wziąć to na przykład czytać na telefonie, albo też można posłuchać sobie w audio, tak, są takie wtyczki. Więc jednak to, co się widzi właśnie gdzieś tam na social mediach, te nagłówki, to dzisiaj jest źródło informacji dla 90% osób. Tak, no niestety, wiesz, ja też patrzę po sobie, że kiedyś czytałem naprawdę dużo książek, a teraz więcej chyba jestem na YouTubie niż z książkami. I mam więcej takich treści audiowizualnych niż treści, gdzie rzeczywiście siądę gdzieś z książką, czy nawet z klasycznym czasopismem, gazetą i poczytam. Tak, tak. No to się na pewno zmienia. To się zmienia. Na pewno ten trend audio w moim przypadku, ja przeskoczyłem w większości na książki też w audio. Czy nawet często jest fajniej, ktoś wydaje jakąś książkę i potem występuje w jakimś podcaście, opowiada o tej książce i często można wyciągnąć całą esencję z takiej półtora godzinnej na przykład rozmowy autora o książce swojej i o wszystkich najważniejszych konceptach, gdzie to jest... No a potem można, jeżeli chcemy zgłębić, można przeskoczyć faktycznie do tej książki, która często ma, nie wiem, no nie powiedzmy trzy razy dłuższa niż tam podcast, tak? Może być 5 godzin, podcast może mieć półtorej godziny czy 2 godziny. To też taka fajna weryfikacja. Chcemy jakąś książkę kupić, że można najpierw posłuchać podcastu z autorem. Tak, takie demo. Takie demo. Książki. Takie demo i wyciągnięcie tych wszystkich najważniejszych informacji. Zanim ja przeczytałem książki profesora Harariego, tak? No to słuchałem z nim podcastu i tam były wszystkie te koncepcje z Sapiensa, Homo Deusa wymienione. Potem oczywiście przeczytałem całe książki, które są rewelacyjne. Ale jakby miałem takie demo. Powiedz mi, jak w projekt, jak Contentize wygląda z strony technicznej? Co tam w bebechach siedzi? No tam się dzieje dużo machine learningu właśnie, w sensie są rzeczywiście te duże, skomplikowane modele związane z językiem, no i też my sami je trenujemy i rzeczywiście to jest dość kosztochłonne, jeżeli chodzi o wykorzystanie chmury. A tak to jakby jeżeli AWS? Chodzi o front... AWS? Co tam? Akurat Azure. Mamy Azure. Tutaj bardzo miłe partnerstwo z Microsoftem i Microsoft for Startups też jesteśmy częścią i rzeczywiście to nam dość dużo daje, bo dzięki temu amortyzuje te koszty, które no, rosną regularnie i są coraz większe, więc ja tutaj bardzo sobie cenię współpracę z Microsoftem pod tym kątem. Też jestem Azure'owcem. Super. Więc dla nas jest taki teraz naturalny etap, że właśnie jest ten pięcioosobowy zespół i w tym momencie ja właściwie szukam finansowania na skalowanie, bo widać, że jest zapotrzebowanie na rynku, że coraz więcej osób się odzywa i fajnie by jednak wyjść globalnie. Co ciekawe, większość w tym momencie użytkowników jest oczywiście ze Stanów i z UK na drugim miejscu, bo oczywiście język angielski, ale... trzecim i czwartą największą bazą użytkowników są Chińczycy i Hindusi. Hmm. Ale szukasz inwestora zagranicznego, czy? Tak, właściwie tylko najchętniej z Europy, ale poza Polską. Ja sam jestem w tym momencie w Londynie. Zespół pewnie będzie, większość, wszystkie właściwie osoby są w tym momencie w Warszawie. Jeden z deweloperów jest na Ukrainie, więc to też jest fajne, więc już jest globalnie w tym momencie, ale ostatecznie chcę budować zespół programistyczny w Warszawie, zespół sprzedażowy za granicą. Tak klasycznie. Super. Bo klienci i tak są za granicą, a programistów mamy bardzo dobrych, więc tutaj nie potrzebuję. To powiem ci, wpadaj we wrześniu do Akademii Globalnego Startupu, od razu będziesz miał network, cały przegląd inwestorów na wyciągnięcie ręki. Zapraszam. Taka... Ja już mam nadzieję, że do tego. Dziękuję. Ja już mam nadzieję, że do tego etapu to zamknę w sumie tą inwestycję. Myślisz? Plan jest taki, już tak. Znaczy mam, wiesz, ja w tych rozmowach jestem od jakiegoś czasu i też planuję, że do końca, idealnie do końca września, początek października, żeby coś wyszło z tego. Okej. Czyli już rozmowy w toku. To powodzenia, życzę dużo powodzenia. Okej, czyli powiedzieliśmy, że mamy Azure, mamy machine learning, że wykorzystujecie mechanizmy azurowe, takie dedykowane pod uczenie modeli? Czy to jest wirtualka i wy sobie sami wszystko tam robicie po swojemu? Sami sobie wszystko robimy. W sensie mamy wirtualne maszyny i na tym różnymi GPU i na tym już sobie sami definiujemy cały stack technologiczny.
Co mogę jeszcze dodać? No tak naprawdę sama apka to nie jest, jakby stoi na Django w tym momencie, więc to nie jest nic tam z jakimiś elementami pewnie reaktowymi. Ja przyznaję, że frontend i to nie jest moja mocna strona, więc ja tam nie wchodzę za bardzo, co tam się dzieje. To działa i to jest dobrze. No to co ja głównie robię w tym momencie, to jest jakby kierunek, jeżeli chodzi o ten machine learning. No i dużo rozmów z klientami To rzeczywiście. jest jakiś To jest konkretny potrzeba. framework? TensorFlow? Wiesz co, my głównie chyba działamy w. Jest i TensorFlow, i Keras Okej. chyba w tym momencie. Okej. Widzę, że nie chcesz zdradzać jakichś takich Nie, technicznych. nie chcę wchodzić bardziej technicznie. Czyli to jest, czy mogę ci powiedzieć, bo to jest ogólny framework, ale tak naprawdę to bardziej technicznie nie chcę wchodzić, bo no, też jest jakaś przewaga konkurencyjna. Więc Okej, okay, a chociaż taki akurat technicznie. model, w sensie, czy to jest to supervised learning, jak to. Nie, jasne. Wiesz co, nie, to co mogę powiedzieć, to jest do jakiegoś stopnia też mamy GPT-2, to jest jeden z modeli, które używamy. Okej. W sensie on jest trochę przerobiony na nasze potrzeby i tam fine-tuningowany, ale też mamy rękę na pulsie tego, co tam się dzieje, gdzie są inne modele. To jest to, co mogę. Więc ten GPT-2 to jest też taki model językowy, gdzie został wyszkolony na milionach tekstów do przewidywania kolejnego słowa i on jest w stanie generować od zera teksty z nagłówków. A czy myślisz, tak jak rozmawialiśmy wcześniej o na przykład generowaniu jakiegoś kodu, czy myślisz też o wejściu w tą niszę, że content type może generować content w postaci kodu jakiegoś? Wiesz co? Nie, ja bardziej myślałem pod kątem tego, że interesuje mnie końcówka. W sensie, jeżeli już to generowanie całych stron, że na przykład, czyli z żeby to było dla użytkownika, który jest totalnie nietechniczny, żeby on był w stanie napisać, że potrzebuje strony, gdzie są właśnie takie i takie przyciski, i nagle dostajesz tą stronę po prostu. W sensie, widzisz na przykład stronę na WordPressie, która wygląda tak, jak chcesz. To jest ciekawe, ale w tym momencie nie, bo to jest trochę dalej od tego, co robimy na co dzień, a no te use case'y i z nieruchomościami, i z e-commerce'em, finanse, to i tak jest dość dużo, więc skupiamy się na tym. Te kilka use case'ów, które rzeczywiście rozwiązujemy, są też na stronie głównej Contentize'a i tam wymieniamy pięć właściwie. Czyli to jest właśnie e-commerce, real estate, marketing, media, finanse. Są takie branże, które nas najbardziej interesują. No w szczególności też mogę ci dać inny przykład, gdzie bo mówiliśmy o zagrożeniach i tym, że jak generujesz treść, to oczywiście trzeba być ostrożnym, ale do jakiegoś stopnia to generowanie treści jest też potrzebne. No i takim use case'em jest na przykład generowanie artykułów o pogodzie czy artykułów o korkach w danym momencie, bo z perspektywy dziennikarza to jest najnudniejszy rodzaj artykułów, który może ci się przytrafić i na pewno nie chcesz tego robić, Czy w szczególności wyniki kiedy masz sportowe też? To już chyba jest wyniki zgenerowane. sportowe. Tak, to w szczególności właśnie ciekawe, na ile w Polsce jest generowane. Wiem, że w Szwecji jest w dużym stopniu, ale wyniki sportowe, ale na przykład do super lokalnych lig. To jest, wiesz, masz jakąś tam ligę podwórkową, ja nie pamiętam tych kategorii, ale no bo ludzie chcą to czytać. W sensie jest jakieś grono odbiorców, które by chciało czytać wyniki sportowe takich lokalnych ich drużyn. No i fajnie, żeby to wytworzyć, ale to nie jest też coś, do czego mamy dziennikarzy, którzy by to robili, no bo nagle, jeżeli chcesz wszystkie opisywać drużyny, no do tych meczy zaczyna być setki, jeżeli nie tysiące. No i to jest trochę zbyt dużo jak na jakikolwiek zespół dziennikarski. No więc musisz to jakoś generować. No i to jest coś, co możesz rzeczywiście generować i co przynosi dość dużą wartość z perspektywy odbiorcy, z perspektywy mediów, jako oszczędność czasu zdecydowanie. Jakie największe wyzwania teraz macie, z czym się ty najbardziej zmagasz obecnie? Z jednej strony są i wyzwania techniczne, i biznesowe. No biznesowo to najbardziej w tym momencie domknięcie tego fundraisingu, a po drugie domknięcie kilku większych klientów, z którymi rzeczywiście moglibyśmy mieć dłuższą współpracę. Większość naszych użytkowników w tym momencie to są albo mniejsi blogerzy, albo jakieś małe marketingowe agencje, indie hackerzy, czy właśnie startupowcy, którzy jeszcze są na małej skali, a potrzebują narzędzia do generowania treści. Chcielibyśmy, więc główna rzecz biznesowo to jest inwestycja i duży klient lub dwóch dużych klientów, a technologicznie większa kontrola nad tekstem jeszcze. No i to się wiąże z większym, z
kilkoma problemami technicznymi. I to są takie dwie działki tutaj. I jak widzisz, przyszłość. Macie jakąś taką roadmapę na kolejny na przykład rok, czy... Mamy roadmapę mniej więcej na pół roku, bo to się dość dynamicznie zmienia w tym momencie. I najbliższe pół roku mniej więcej zamknięcie finansowania, pierwszy duży klient, no i pierwsza kontrola nad tym, największa kontrola nad tym, gdzie ten tekst zmierza, w sensie, że możesz na przykład powiedzieć, jakie keywordy chcesz użyć w środku tekstu, na przykład chcesz generować tekst pod potrzeby SEO i potrzebujesz takich i takich keywordów, więc to powinno się tam znaleźć. Więc to najbliższe pół roku. Ogólnie w najbliższym roku, w sensie do końca 2021, chciałbym uderzyć w takie grube kilka tysięcy użytkowników i idealnie dobić do 10 tysięcy. No to jest już... taki większy cel. To jest tak, żeby było tak zauważalnie. To już konkretnie. A w momencie, kiedy dostaniecie to finansowanie, to jaki jest plan rozwojowy? Czy zwiększasz zespół swoich IT, AI inżynierów, czy zespół marketingowo-sprzedażowy bardziej? Jeden i drugi. Plan jest taki, że chcę poświęcić mniej więcej pół na pół, przy czym większość ludzi i tak pójdzie, większość środków i tak zostanie przeznaczona na zespół AI-owy, bo ten jest droższy znacznie, bo eksperci niestety od Pythona Data Science kosztują. Ale ogólnie to i tak nie będzie dużo zespół. W sensie ja nie chcę się rozrosnąć na razie bardziej niż do 20 osób, tak celuję w 16 łącznie. Bo to nie jest... Z naszej perspektywy to bardziej szukam ludzi, którzy są super ekspertami w tym, co robią, niż mieć po prostu dużą masę białkowej i setki osób. Bardziej mnie interesuje automatyzowanie niż właśnie robienie rzeczy ręcznie. No brzmi dobrze, trzymam kciuki. Już tak się zbliżamy ku końcowi. Jakbyś mógł jeszcze mi powiedzieć, jakie byś mógł polecić książki albo podcasty, jakieś materiały, z których się uczysz, czy może, nie wiem, kanały na YouTubie, rzeczy, które nie muszą być stricte biznesowe, czy stricte naukowe, tak? To, co coś, co ciebie porusza. Okej. Okay. Z książek ostatnio czytam Deep Work i zdecydowanie polecam. Głęboka praca. Nie wiem, czy jest po polsku. Jest. Praca głęboka. Cal Newport. Okay. Tak, Cal Newport. Super. Dla mnie fantastyczna. Zdecydowanie polecam. Fajna książka też jest, którą ostatnio czytałem, Growth Hacking. Hacking Growth, przepraszam. To jest od człowieka, który tak naprawdę wymyślił termin growth hacking, więc on to tłumaczy w takim... Więc ja czytam w większości teraz książki marketingowe, bo douczam się z tego zakresu. Hacking growth jest też bardzo fajne pod kątem tego, jak robić niestandardowe akcje marketingowe i jak konkurować z firmami, które mają miliony dolarów budżetu marketingowego, podczas gdy ty masz, powiedzmy, nie wiem, 10 tysięcy. Jakby co z tym zrobić, żeby wyjść lepiej na tym niż oni. Fantastyczne przykłady, świetna metodologia, naprawdę super konkretna książka. Więc to jeżeli chodzi o książki. Jeżeli chodzi o YouTube'a, ja regularnie oglądam od jakiegoś czasu Alexa Beckera. Nie wiem, czy kojarzysz. Nie kojarzę. Polecam. Alex Becker jest, on prowadzi jakąś taką trochę bardziej zaawansowaną agencję marketingową dla influencerów. Jakiś taki, ma jakiś software, który pomaga ci wspomagać kampanie influencerskie bodajże w Stanach. Więc super ciekawy jako charakter i jakby jest z perspektywy marketingowej. Więc jego startup jest software'owy, ale on ma background czysto marketingowy. Bardzo ciekawie opowiada czasami. Jest dość niepoprawny politycznie. No i polecam. Alex Becker, zdecydowanie. Jako podcast, czy jako coś do obejrzenia na YouTubie. Okej, wszystko podlinkujemy, będziecie mieli w notatkach te linki. A kojarzysz podcast, czy YouTube Lexa Friedmana? Lex Friedman? Kojarzę, zdecydowanie. Też polecam, też oglądam. Nie wszystkie odcinki, ale tak. Tak, jest. Teraz zmienił nazwę, bo wcześniej było Artificial Intelligence Podcast, teraz jest Lex Friedman, po prostu. Tak, rewelacyjnie, jeżeli chodzi o te kwestie, o których tutaj
rozmawialiśmy. Tak. On tych gości ma niesamowitych rzeczywiście, bo ma od Ilona Muska po właściwie tam wszyscy, którzy zajmują się jakkolwiek sztuczną inteligencją i okolicą, byli u niego w podcaście. No tak. No i on generalnie ma autorski program na MIT. Tak. Samochody autonomiczne, tak, Artificial General Intelligence, plus, tak? Mm. I tam te pierwsze odcinki podcastu są właśnie, to są te wykłady z MIT. No, bardzo, bardzo ciekawy człowiek. Okej, czy jest jeszcze coś, co chciałbyś jakby przekazać naszym słuchaczom? Jakieś takie podsumowanie, jakieś wnioski, nie wiem, cytat, cokolwiek ci przychodzi jeszcze do głowy, co warto by było wspomnieć. Nie, wiesz co, nie, chyba jedyne, na co ja zwracam uwagę, to jest to, że w szczególności do tych młodszych, którzy próbują, że to jest wszystko kwestia cierpliwości. To budowanie tych biznesów, w szczególności w biznesie, wiesz, że long term jest ważniejszy niż short term. I że ważniejsze jest, co się uda w long termie, niż co się uda w najbliższym roku, w dwóch. Czyli wytrwałość, cierpliwość. Wytrwałość, tak. No właśnie, tylko trzeba jeszcze, kurczę, się upewnić, że jesteśmy, że wiesz, wspinamy się cierpliwie po tej drabinie, ale ona jest przystawiona do dobrej ściany. Tak? Zdecydowanie. Nie, no jasne, bo możesz wspinać się donikąd. Możesz być cierpliwy, ale okazuje się, że jesteś tak. w złym miejscu. Okej, okay. Jeszcze jakaś rada do młodszych, do tych, którzy zaczynają, chcieliby na przykład iść twoją drogą, czy iść na matematykę, czy nie, otwierać swoją firmę z domeną AI na końcu? Nie, to tylko kwestia cierpliwości moim zdaniem. Nie, ja tutaj jestem naprawdę zwolennikiem tego, że to jest kwestia regularnego wysiłku w tym samym kierunku przez lata i to zawsze przynosi rezultaty. Czyli nie poddawać się. To jest też bardzo, bardzo ciekawe, bo na przykład, nie wiem, czy w grach, czy w sporcie zawsze wchodzimy, ponosimy porażki, nawet statystycznie gracz komputerowy ponosi porażkę 80% czasu, 20% tylko wygrywa. Tak. Mimo to go napędza i gra, a w życiu jedna porażka, dwie porażki i ludzie odpuszczają, jakby nie stosują tego, co stosują tak, w grach czy w sporcie. Dla mnie to jest super ciekawe właśnie, że pod kątem psychologicznym właśnie w grach to jest naturalne, że ponosisz porażki, no bo wtedy gra ci pokazuje, że jest ciekawa, że gra, w której byś wygrywał cały czas, czy byłaby po prostu zbyt łatwa. A nagle w życiu jest jakieś takie oczekiwanie, że powinno ci wszystko wychodzić cały czas, tylko że jeżeli ci wszystko wychodzi, to znaczy, że idziesz linią najmniejszego oporu i tak naprawdę nie robisz ciekawych rzeczy. Tak, nie pokonujesz tych swoich ograniczeń, gdzie ta prawdziwa satysfakcja jest po tej drugiej stronie, jak już faktycznie uda nam się przekroczyć te nasze ograniczenia i wskoczyć odrobinę dalej. I tak w sporcie, no też ponosisz porażkę, tak? Idziesz, nie wiem, grasz mecz, jak w dowolnej dziedzinie, czy nawet w go, czy w szachach, o których rozmawialiśmy, na początku przegrywasz, tak? Jest lepszy zawodnik, zawsze z nim przegrasz, tak? Dopóki nie poświęcisz bardzo dużej ilości czasu na trening. A w biznesie, w ogóle, a w życiu ludzie nie trenują. Powinno być tak samo, a czy w sumie, wiesz, uczysz się przez porażki. No właśnie to Go też jest super przykładem, że uczysz się najlepiej od ludzi, którzy są minimalnie od ciebie lepsi. Czyli jakby ponosisz porażki, ale wiesz, co zrobiłeś źle. Tak. Że tak. Na przykład z mojej perspektywy, ja na przykład dlatego teraz oglądam tego Alexa Beckera, bo jakby on jest, powiedzmy, o krok dalej ode mnie i myślę, że nauczę się więcej od niego niż paradoksalnie od Ilona Muska czy Billa Gatesa, jeżeli chodzi o prowadzenie biznesu, którzy są na tyle daleko i na tyle są niedostępni, że mają narzędzia, do których ja totalnie nie mam dostępu, że jakby to by nie miało sensu, gdybym na przykład oglądał ich pod kątem tego, żeby się uczyć o biznesie. Tak, no warto. Oczywiście i tak. Warto mieć kogoś, kto jest gdzieś tam bardzo, bardzo daleko, typu to człowiek jest w stanie osiągnąć, taki powiedzmy mentor gdzieś, taka wizja, nie? I tego sparring partnera, który jest odrobinę od ciebie lepszy, gdzie możecie się uczyć nawzajem od siebie i jeden wyprzedza drugiego, drugi pierwszego, wzajemnie się motywować do tego, co jest możliwe, jakie kroki wykonać teraz, tak? A z drugiej strony mamy tą wielką wizję, gdzie człowiek może dojść. Jeżeli nikt by nie poleciał na ten księżyc, no to nikt by pewnie, wiesz, no nie szedł, żeby polecieć jeszcze dalej, tak? Tak, to prawda. Nie, zdecydowanie. Wiesz, fajnie mieć wielką wizję, ale jednocześnie praktyczne kroki tu i teraz i co dalej, bo myślę, że łatwo
No łatwo jest pewnie i zablokować się i w jednym i w drugim, w sensie, że albo nie masz w ogóle wizji i robisz tylko to, co, taką bieżączkę i to, co się dzieje Tak, tak. teraz i nigdzie nie docierasz, bo tak naprawdę kręcisz się w kółko, albo z drugiej strony, że jesteś totalnie zafascynowany wizją, którą masz, ale jakby to się nie przekłada na konkretne, ani konkretne kroki, ani jakby to się nie wiąże z niczym, jakby nie ma drogi dojścia do tego celu. Tak, jak to mówił Lech Kaniuk, jeden z moich poprzednich gości, myśl globalnie, tak, działaj super lokalnie, czy zaczynaj super lokalnie, nawet od swoich najbliższych znajomych, tak, a jednak tą wizją, z Tak. wizją końca. Powiedz mi, Przemek, gdzie cię można znaleźć w sieci, jak ktoś by chciał się z tobą skontaktować w jakiś sposób? Wiesz co, w tym momencie wszędzie pewnie. Najbardziej chyba jestem aktywny na LinkedInie, więc zapraszam na LinkedIn jako Przemek Chojecki. Twitter także, ale tam mniej zdecydowanie LinkedIn. Bardzo cenię jako narzędzie właśnie biznesowe. Okej, także na LinkedInie uderzacie do Przemka. Przemek, dziękuję Ci serdecznie za tą długą i fascynującą rozmowę. Myślę, Dzięki że wielkie. na wielu poziomach się ze sobą zgadzamy i mamy trochę podobne i doświadczenie i podejście do tego wszystkiego. I trochę tak myślimy jednak w stronę tą futurystyczną, ale jednak działamy na Konkretnie, konkretnie na praktycznie. powierzchni Ziemi z jakimiś konkretnymi Tak. rezultatami. Także dziękuję, to była dla mnie wielka przyjemność. Dzięki. Dla mnie również wielkie dzięki. Cześć. Cześć. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie lub obejrzenie tej rozmowy. Mam nadzieję, że była ona dla Ciebie równie fascynująca, co dla mnie. Kilka klapek otworzyło mi się w głowie podczas tej rozmowy. Mam nadzieję, że też uważacie Przemka za naprawdę spektakularną postać, która dużo, dużo zmieni w naszym świecie, jaki znamy. Też, jak pewnie słyszeliście, no, dobrze się dogadywaliśmy, mamy podobne wizje, trochę podobny background, więc dla mnie to było tym bardziej ciekawe porozmawiać z Przemkiem. Zapraszam Cię, jeżeli masz ochotę podzielić się tym odcinkiem gdzieś w social mediach, na przykład na Instagramie, zrób screena na swoim story, oznacz mnie bogusz.pekalski.pl. Bardzo chętnie udostępnię to również u siebie. Będzie mi bardzo miło, będziemy widzieć, że po prostu komuś się to podobało. A teraz jeszcze na koniec, oczywiście zapraszam do Akademii Globalnego Startupu, z którą ruszamy już we wrześniu, pod koniec września 2020. Pierwsza edycja VIP. Także każdy founder lub wannabe founder, który jest poniżej tych kilku milionów rocznego przychodu powtarzalnego, myślę, że to jest coś, co może przenieść twój biznes na wyższy poziom. Nawet jeżeli zaczynasz, warto tą wiedzę od razu mieć, więc zapraszam cię na akademia.gs.pl, jak Akademia Globalnego Startupu.pl, taki skrót, żeby było szybciej. Dołącz do listy oczekujących, dostaniesz od razu ofertę i priorytetowe miejsce, bo te miejsca bardzo możliwe, że będą limitowane, więc warto być na tej liście, żeby w ogóle mieć możliwość dołączenia do tej pierwszej VIP-owskiej edycji. Także to tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku.